Dokładnie tego potrzebuję. Co jeszcze, co jeszcze? O, prawda! Pamiętam, że mamy to gdzieś tutaj. No dalej, jestem pewna, że to widziałam. O, tam jest! Tak, to na pewno zadziała. Jak to było? Włożyć cukierek do butelki. Aha. Stop! Nie wiesz, że ten eksperyment jest niebezpieczny? Czy nigdy nie widziałaś w internecie, co może się stać? Och, daj spokój. Chciałam tylko zrobić eksperyment. Tak, najwyraźniej nie wiesz. Śmiało, obejrzyj filmik i pamiętaj, że dopiero co tu posprzątałaś. Okej, znalazłam to. O nie, nie zrobię tego. Ha, widzisz, mówiłem ci. Ha, chwała ty, widawie, że tu byłeś. Może coś bezpieczniejszego? Oczywiście, czemu nie? Ach, to będzie naprawdę wspaniałe, Su. Zaczynajmy! No proszę, co my tu mamy? Interesujące. Och, daj spokój, nie widzisz? To są szklanki! Tak, wiem, że to szklanki, ale co jest w środku? Ach, to najlepsza część! Słuchaj uważnie! Będziemy eksperymentować na szlamach! A, rozumiem. Ale co to za płyny? Och, cierpliwości, Su, psujesz mi efekt! Okej, zabierajmy się do tego. A więc to jest roztwór meblany, to jest Coca-Cola. To jest coś do mycia okien, a to do naczyń. Zobaczmy, co robią ze szlamami. I oto nasz pierwszy szlam. O, jaki rozciągliwy. Gdzie mam go położyć? Niech będzie ta szklanka. Żółty szlam pójdzie tu, a niebieski tam. Zaraz, potrzebujemy jeszcze jednego. Miałam wypadek, Su. Nie pytaj, po prostu mi pomóż. Teraz będziemy się świetnie bawić. O, mam nadzieję. Od którego mam zacząć? Może od tego? Okej, łatwo zmieści się w tej szklance. Dobra wiadomość. Myślisz, że rozpuści się w tym płynie? Spójrz, niebieski szlam zmienia kolor w żółtym mydle. Wygląda na zielonkawy. O, nie chcę opaść na dno. Teraz mój ulubiony! Zielony? Dlaczego zielony? Różowy, Su, różowy! Płyn jest różowy, prawda? Wow, po prostu spójrz na to! Fascynujące! I ostatni. Kola i żółty szlam. Co wygra? Czy powinniśmy... Stop! Za wcześnie, żeby sprawdzać efekt! Daj im czas! Mamy inne eksperymenty do zrobienia! Chodź, Su, mam więcej pomysłów! Ui! Co to ja mówiłem? Co? Zobaczcie, ile tu mamy samów! Hurra! No dobra, co będziemy robić, Su? Użyjemy tego. To? Co to jest to? Co? Hej, przestań się wygłupiać! Wow, blond mi pasuje! Uwielbiam to! Dzięki, Su! Więc wziąłeś szlam, różowy szlam i pionkę do golenia? Muszę przyznać, idealne połączenie! Tak, i możemy dodać tyle pionki do golenia, ile chcemy. Nawet małą górkę. Tylko nie za dużo! Cicho, Sami, potrzebujemy... Su, przepraszam! Mieszamy to wszystko bardzo dokładnie. Hej, coś się zdecydowanie dzieje. Szlam staje się coraz miększy. I spójrzcie na ten kolor. Ładny. Zastanawiam się, czy później znowu stwardnieje. Wow, spójrzcie na to. Nic nie zostało z różowego szlamu. Jest super miękki i gąbczasty, a kolor jaśniejszy. Zobaczcie, jaki jest rozciągliwy. Chyba nigdy nie powinnam pozwalać samemu bawić się pianką do golenia. Wołałaś mnie? Wow, ten szlam jest teraz taki zabawny. O, mam pomysł. Gdzie to było? Gdzie to było? O, tutaj. Prawie myślałem, że zgubiłem. Su. Dodajmy te ładne, kolorowe rzeczy do naszego szlamu. Będą super pasować. Genialny pomysł, Sami. To sprawi, że będzie jeszcze bardziej uroczy. Ale które powinniśmy wybrać? Wszystkie są takie piękne. Może te? Teraz wszystko wymieszam. Tak. Oh, jakie to rozciągliwe. Ale te ozdoby trochę go utwardziły. Wow, ten szlam wygląda niesamowicie. Mówiłem ci. No i ja też wyglądam świetnie. Kto wygląda fajniej według was? Jeśli ja, dajcie łapkę w górę, a jeśli ten blady, miękki szlamik, to subskrybujcie kanał. Tak. Czekaj, Sam, chcę... Nie, dotykaj, nie jestem tak rozciągliwy jak ten drugi różowy facet. Już lepiej. Wygląda na to, że jestem zdana na ten szlam. W każdym razie wygląda super, ale zastanawiam się, co dalej. Nasz następny eksperyment? Wow, dlaczego robi się tak zimno? Śnieg? Szlamy nie lubią śniegu. Su, pada śnieg, czy to już zima? Jeszcze nie. Jesteś pewien, że to nie jest część twojego eksperymentu? Co to jest? To tylko kolejny szlam. Wiem, zamroźmy go. Idealny szlam do zamrożenia.
Wiem, jak możemy go udekorować. Poczekaj chwilę. Skoro zamierzamy to zamrozić... Dlaczego nagle jest tak zimno? Dużo lepiej. Co ja mówiłam? A, tak! Użyjemy tych pięknych płatków śniegu. Jak myślisz? Myślę, że to dobry pomysł. Wiem. Nasz szlam i śnieżynki wyglądają świetnie razem. Oczywiście, musimy dodać też trochę śniegu. Tylko odrobinę. O! Cóż, może nie do końca. Znasz moje zdanie. Im więcej, tym lepiej. O, takie śliczne. Mówiłem ci. Poczekaj tutaj, pójdę po pojemnik, żeby to włożyć. Przyjaciele, mamy trzy opcje. Trójkąt, kwadrat albo pojemnik w kształcie serca. Który powinienem wybrać? Trudna decyzja. No dobrze. No dobra, zrobimy szlam w kształcie serca. Ha, podskakuję. A ja mam coś, do czego może wskoczyć. Włóż go do środka. Rozprowadzę go po naszym serduszkowym pojemniku. Jest rozciągliwy, ale dlaczego nie chce pozostać na swoim miejscu? I jak, skończyłaś? Jeszcze nie? Okej, ty tutaj kończ, a ja przygotuję nowy eksperyment. Hurra! To będzie spektakularne. Nie potrzebuję już tej czapki, więc będziemy... Hej, puszczaj! Dlaczego wszystko się do mnie lepi? Sami, o nie! Co zrobiłeś z moim t-shirtem? Spójrz na to! Co? O, przepraszam, Sue, naprawdę nie wiem, co się stało. Ale mam pomysł. Może usuniemy ten szlam i zafarbujemy twoją koszulkę na różowo. To świetny kolor, mój kolor! Chyba możemy spróbować. Najpierw wezmę trochę wody. Proszę bardzo. Nie, Sue, nie mnie! Mam coś lepszego. Proszę, weź ten śliczny różowy szlam. Podoba ci się? Może być. Zobaczmy, co tu mamy. O, to jest naprawdę ładne. Będziemy mieli dużo różu. Ten szlam jest miękki i bardzo rozciągliwy. I oczywiście różowy. Sam, nie musisz tak na mnie patrzeć, okej? To dlatego, że różowe szlamy są najlepsze i wiesz o tym. Nie zaprzeczam, bo to prawda. Wrzućmy nasz najlepszy z najlepszych szlam do wody. Użyję łyżki, żeby wszystko razem wymieszać. Dlaczego to się nie miesza? Muszę przyspieszyć. To nie jest tak proste, jak myślałam, ale zmierzamy do celu. I oto efekt. Włóż to do wody, jestem ciekaw. Jeśli coś się stanie, Sami... teraz jestem trochę zdenerwowana. Zostawię to w tej różowej wodzie na jakiś czas. I co tu mamy? Jaki ładny i różowy. Wyszło właściwie dużo lepiej niż myślałam. Zobacz, jak zmieniły się nasze wcześniejsze szlamy. Właściwie to mi się nie podoba. Ten widok jest jakby niepokojący. O, co się stało z tobą, mój niegdyś zielony bracie? Rozpadłeś się, a ten tutaj się utopił. O, nigdy więcej nie będę pić coli. Tylko ten ostatni jest mniej więcej okej. Który najpierw, Sam? Czy na pewno to bezpieczne? Wyglądają naprawdę przerażająco, fuj! Przynajmniej spróbujmy. Zaczniemy od tej szklanki. Z zielonym szlamem i różowym płynem do naczyń. Fuj! Płyn chyba bez zmian. A co ze szlamem? Zobaczmy. Stop, Sue, załóż rękawiczki! To niebezpieczne! Widziałeś, co się stało? No dalej, załóż rękawiczki! Masz zupełną rację, Sami. Nie przemyślałam tego. Obrzydliwe. Ten szlam jest taki śliski. Ohyda. Jest za miękki i wcale się nie rozciąga. Zmienił też kolor. O, zobacz. Jest teraz prawie płynny. Wygląda na to, że zamienia się w owsiankę. Ale wolałabym jej nie próbować. Nie podoba mi się, jak to wygląda. Cieszę się, że założyłam rękawiczki. Dzięki za radę. Słuchaj, Sue, nigdy więcej nie będę zmywać naczyń. Nie chcę stać się miękki i zmienić się w galaretkę jak ten szlam. Straszne! A co powiesz na to, żebyśmy zbadali ten? Wygląda prawie normalnie. Czy coś się z nim stało? Pozostał niezmieniony? Interesujące. Jasne, sprawdźmy to. Jak pamiętam, moczył się w płynie do mycia okien. Zastanawiam się, czy zmiękł. Cóż, nie zamienił się w owsiankę. To dobrze, ale na pewno zrobił się bardziej miękki, widzisz? Wydaje mi się, że teraz nie jest tak rozciągliwy jak wcześniej. O, im bardziej go zgniatam, tym bardziej staje się miękki. Wow, jednak się zmienił. Teraz wygląda jak pajęczyna. Fajne! Okej, teraz spróbujmy. Nie, Su, następne powinno być mydło. Zagrajmy w grę. Kamień, papier, szlam. Raz, dwa, trzy. Przegrałaś, wygrałem. Weź mydło. Okej, Sami, mydło wygląda tak jak wcześniej. Aha. O, ale już czuję, że szlam jest miękki i cóż, szlamowaty. W ogóle się nie rozciąga. Po prostu łamie się na kawałki. I mamy tę bezkształtną masę.
Chyba muszę powiedzieć Samowi, żeby przestał używać mydła podczas prysznica. Przy okazji, teraz to się naprawdę dobrze pieni. Cóż, ten szlam zasadniczo zamienił się w mydło. Zobaczcie! Wymieszam go dokładniej i teraz możemy go po prostu używać do mycia rąk. Dość tego! Czas sprawdzić, co Coca-Cola zrobiła z naszym szlamem! To wygląda bardzo interesująco. Chyba nasz płyn utknął w szklance. Pomogę mu. Oto jest! Aha! Ten szlam rozpada się na kawałki jeszcze łatwiej niż poprzedni. Wygląda, jakby kawałki szlamu unosiły się w jeziorze Coli. Zastanawiam się, co się stanie, jeśli go tu zostawimy. Czy całkowicie zniknie, czy nie? W każdym razie teraz wygląda to jak zupa, która pachnie kolą i ma małe kwiatki szlamu w środku. Z drugiej strony mamy teraz wiele małych szlamików. O, Su, poczekaj! Zapomnieliśmy o naszym zamrożonym szlamie. Zaraz wracam! Ryzykowałem życie, żeby zdobyć ten szlam, Su. Mam nadzieję, że to docenisz. Muszę się teraz ogrzać. Och, dzięki, Sami. Jesteś moim bohaterem. Ale twarde. Jak mogę to stąd wydostać? Mam nadzieję, że to pomoże. To urządzonko jest wystarczająco mocne. Tak, dokładnie jak myślałam. Działa. Wygląda jak... jak lody. I już się nie rozciąga. Teraz też jest dość twardy. Ale nie zmienił koloru. Interesujące. Zastanawiam się, czy wróci do poprzedniego stanu, jeśli zostawię go tutaj na stole? Raczej nie. Jest zbyt zamrożony. Wiesz co, Su? Ten szlam wygląda teraz jak piasek kinetyczny. Mówiłam ci, że szlamy nie lubią zimna. Jej, udało mi się to wyjąć. Ma kształt serca. Jakie to słodkie. A co, jeśli spróbuję to rozwalić na kawałki? O, wow, to całkiem relaksujące. Uwielbiam to. Zobaczmy, czy jest tak rozciągliwy, jak wcześniej. Nadal się rozciąga. Zaskakujące. I takie satysfakcjonujące. Zdecydowanie wolę zamrożone szlamy niż te nasiąknięte dziwnymi rzeczami. Spójrz na ten niebieski szlam. Wygląda teraz jak ciastko, prawda? Rzeczywiście. Śliczne ciasteczko ozdobione śnieżynkami. Myślę, że Elsa by je polubiła. Co jeśli spróbuję je zgnieść? Jakie twarde. Czy mam je trochę podgrzać? W każdym razie ten szlam nie jest tak rozciągliwy jak poprzedni. Ale jest przyjemnie chłodny w dotyku. O nie, co zrobiłaś z moim ciasteczkiem? Zniszczyłaś je! Co mam teraz dać Elsie, kiedy ją odwiedzę? I tylko żartuję. Pożegnajmy się, Suzy! Okej, podobało mi się to, co dzisiaj robiliśmy. Wiem, mi też! Dzisiejsze eksperymenty były fantastyczne! Przyjaciele, jeśli podobał wam się dzisiejszy filmik o szlamach, zasubskrybujcie nasz kanał! A, szlam mnie zjada! Pomocy! Nie zapomnijcie polubić tego wideo! Pa, pa! No dobra, zaczynamy lekcję. Mądraliński jest gotowy, a klasowa gwiazda też się nie nudzi. A zatem... Dzień dobry, klaso. O, dzień dobry, profesorze. Wow, o, co się dzieje? Steve, znowu zapomniałeś zostawić mnie w domu. No dobrze, na dzisiejszej lekcji chemii przeprowadzimy 7 niesamowitych eksperymentów. Chemia to moja pasja, profesorze. Katie, przestań. O, Steve się zakochał. No, już, bądźcie dla siebie mili. Proszę bardzo, Steve. O krok bliżej do Nagrody Nobla. Wygląda jak olej. Ale ładne. Co to? Woda? No dobra. Ciecze o różnej gęstości nie mieszają się ze sobą. Aha, mam słoik. A gdzie miód? O, gdzie on jest? Ktoś powiedział miodek? Pychotka. Sami, ale to nie do jedzenia. To do celów naukowych. Potrzebna mi woda. Mam to wypić? Czekaj. A jeśli to kwas? Zmieszajmy je. Wygląda jak torcik. No, trzeba jeszcze udekorować. Wow! Nie! Coś ty narobiła! O, Katie rozgryzła nasz eksperyment. Dostajesz 5 z plusem. A może winogrono? Patrz! Plus! Ouch! Super! A więc winogrono ma mniejszą gęstość niż spinacz. Wow! Sherlocku, a ta piłka jest jeszcze mniej gęsta!
Przedmiot o mniejszej gęstości wyląduje w wyższej warstwie naszego torciku. Szybko wam poszło. Bardzo dobrze, moi genialni uczniowie. Świetna zabawa. Nakręcę filmik na TikToka. A teraz Lumos. Profesorze, pan się świeci. A co my tu mamy? Ach, to tylko zwykłe farbki. Mój lakier do paznokci jest ładniejszy. Katie, to świecąca farba. Patrz! No już, napełnijcie słoik kolorowym ryżem. Wow, ale fajne. Zrobimy to razem? Pewnie! Gdzie moja latarka? Zgubiła się? Wow, dlaczego zgasło światło? Hej, Belfrze, ja ją mam! Podziwiajmy efekty! Farba pochłania cząsteczki ultrafioletowe i powoli je oddaje. I dlatego się świeci. Aha, czas na kolejny eksperyment. Dobierzcie się w pary. Jestem gotowy. Na koniec chemii i jeszcze dalej. Ohyda. To nie mój kolor. Ten bardziej mi pasuje. Woda? Gorąca. Pora na żelatynę. Trzeba ją wsypać. Aha. Proszę, proszę, gorąca woda i żelatyna. Kurza twarz, wiem, co to! Słuchaj, dzięki mnie zdobędziesz piątkę w chemii. Może lepiej nie... Steve? Steve, no weź, wystarczy. Ej, co ty robisz? Steve? Katie, przepraszam, poniosło mnie. Zniszczyłeś moje piękne różowe rękawiczki. O, Einsteinie i Newtonie, wymieszajcie to. Poczujecie się lepiej. No dobra. Faktycznie czuję się lepiej. Steve, teraz musisz zaparwić pianę, szybko! Okej. Żelatyna w połączeniu z gorącą wodą tworzy lepką substancję, a płyn do naczyń daje pianę. Udało się. Mam jeszcze dwa. A teraz wlejmy wszystko do dużego pojemnika. Patrzcie, jakie piękne warstwy. Chemia to prawdziwa magia. Zaczynamy? Wow, odtworzę ten eksperyment dla moich followersów. Wow. Katie, to toksyczne. Głuptasie, to tylko bita śmietana i barwnik spożywczy. A teraz nadmuchamy balon za pomocą sody oczyszczonej. Serio? A nie możemy po prostu nadmuchać go powietrzem? Auć, no weź, będzie fajnie. Najpierw potrzebny nam lejek, wsypiemy do środka sodę. Wodę wsypujemy do balonu, a ocet wlewamy do butelki. Tak, dzięki profesorze. Teraz trzeba założyć balon na szyjkę butelki. Ostrożnie wsypiemy sodę do octu, wydzieli się gaz i... Wow, wow, ale reakcja! A co to? Wow, balon faktycznie się nadmuchał! I pękł! Mój będzie fajniejszy! Aha! O, biedny balonik! O, ta Katie! A mój balon przetrwał! Uśmiech! Pocieszę cię, Steve. Mam, jeszcze jeden balon. O, dzięki profesorze. Teraz będziemy eksperymentować z elektrycznością statyczną. Super, jestem gotowy. Ej, wracaj tutaj. No weź. To mysz. Wygląda na to, że teraz ja będę was uczyć. Najpierw musicie stworzyć aplikację. Ja już odrobiłem zadanie domowe. Co? Zadanie domowe? Muszę coś zrobić i to na już. O, patrzcie, jakie słodkie. Świetnie, przejdźmy do naszego eksperymentu. I co mamy z tym zrobić? O, naelektryzował się. Wow, przyciągają się. To niesamowite.
Ej, przecież zniszczę sobie fryzurę. Ej, Steve! Co się dzieje? Ja też mam, profesorze. Proszę popatrzeć. Jesteście tacy mądrzy, a to wasza nagroda. A co to? Ouch, Katie, ja dostałem piasek. To spray hydrofobowy. Zrobimy wodoodporny piasek. Naprawdę? No dobra, wiem jak tego użyć. Hej, czas wsypać piasek do słoika, szybciej! Mam nadzieję, że zrobiliśmy wszystko jak należy i... Patrz na to! Ale super! Wow! Okej, a teraz spróbujcie wyjąć piasek ze słoika! Niemożliwe! Nieźle! Jest całkiem suchy! Wsypię więcej! Zobaczmy! Wow! Mogę go wyjąć gołymi rękoma! Patrz na to! To niesamowite! Bardzo dobrze! I ostatni eksperyment! Erupcja wulkanu! Uczniowie, musicie być gotowi na wszystko! Od tego zależy powodzenie tego eksperymentu! Jesteśmy gotowi, profesorze! Nadciąga soda oczyszczona! Zmieszamy ją z płynem do mycia naczyń! Dodajmy barwnik spożywczy, żeby piana była ładniejsza! Dobry pomysł, Sami! Użyjmy kilku kolorów! A teraz nadtlenek wodoru. Wow! Patrzcie! Soda wydzieliła tlen, a pęcherzyki powietrza uformowały z pianą taką, można by rzec, wulkaniczną lawę! Jakie to piękne! Jestem z nas dumna! Gratulacje! Hurra! Oboje dostajecie piątki z plusem na semestr! Wspaniale! Kryjcie się szybko! Hej, to moja kryjówka! Jeden, dwa... Nie znajdzie mnie tutaj! Trzy, cztery! Sam nigdy mnie tu nie znajdzie! Pięć, sześć... Gotowi? Nadchodzę! Strzeżcie się! Mam czworo oczu i znajdę was wszystkich! Może tutaj? Gdzie jesteście? Chyba już wiem! Wiem, gdzie się ukrywacie! Jeszcze kawałeczek! Sam! Co to ma wszystko znaczyć? Dlaczego znowu bałaganisz? Dlaczego cały czas muszę po tobie sprzątać? I przynosić ci prezenty. Może dlatego, że się nudzimy? Tak, nudzi nam się Rocz. Nudzimy się cały dzień, każdego dnia. Nudzimy się Rocz, nie ma tu absolutnie nic do roboty. Czyżby? Po co wam w takim razie telewizor? No jak to? Wpadłam na genialny pomysł. Nakręcimy film o telechłowieku. Co? O kim? Telechłowiek, telechłowiek. Co? Hej, kim jesteś? Nawet nie wiem, kim jest ten pies, a co dopiero tyle człowiek. To nie ma znaczenia. Potrzebujemy kreatywnego zespołu. Kreatywność to moje drugie imię. A moje drugie imię to Tadek. Okej, możemy spróbować. Zawsze chciałem być reżyserem. Nie, to ja będę reżyserem. I scenarzystą, i kamerzystą, i dźwiękowcem. Super Sam jest specjalistą od wszystkiego. Ludziska, gdzie jesteście? Trzeba działać zespołowo, Sam. No tak, ale ja i tak o wszystkim zadecyduję. Kochani, możecie mi powiedzieć, kim jest ten telechłowiek? Rozmawiamy o tym później. Teraz potrzebujemy maski w kształcie telewizora. Rocz, będziesz specjalistą od rekwizytów. Co? Ale ja chciałem być aktorem. Mogę latać! Hurra! Ja chcę jeszcze raz! Było super! Rocz, żeby być aktorem, trzeba mieć talent. W porządku, zdobędę rekwizyty, ale potrzebuję pieniędzy. Pieniądze? Nie masz kosza na śmieci? A, masz rację i dlatego nigdy nie wynoszę śmieci. Oczywiście to był tylko żart, kochani. Zaczynamy! Thank you.
To będzie nasz telewizor. Kaczorek? Nie chcę kaczorka. Potrzebuję najlepszego aktora w dziejach. Rocz, podpisz się. Teraz musimy go odpowiednio złożyć. W ten sposób. Jeszcze tak i tak. Proszę bardzo. Aha. Oto efekty. Wow, Rocz, sam to zrobiłeś? Widzicie? Skoro Roger potrafił to zrobić, to wy też dacie radę. Przestańcie się wygłupiać. Potrzebujemy aktorów. I co mam niby zrobić? Dobrze. Wiem, czego potrzebujemy. Potrzebujemy ekranu. Właśnie tu. Co to za dźwięk? To jest odpowiedni ekran. Skąd to się tu wzięło? Przykleję go tutaj. Tak. Fajnie to wygląda. A teraz nim zakręcę. O tak. Nareszcie nadszedł mój czas. Będę telepser? Nawet nie znamy tego gościa. To ma być głównym bohaterem? Jestem złym nikczem dobrobotem, bo chcę siać zniszczenie. Zabierzcie go stąd! Tak jest! Potrzebujemy kolejnego aktora! Przestań się wygłupiać, Roger! Czas na casting! Nie rozumiem. Dlaczego nie mogę być aktorem? Kogo by tu wybrać? Może jego? Bibi, jestem telechłowiekiem. Rozpoznałem cię, Roger! Nie jestem Roger, jestem telechłowiekiem! Następny! To Miś, sprawdźmy go. On się nie nadaje, Sami. Ale dlaczego? Co? Dokąd idziesz? Patrz, Sami, myślę, że będę świetna w tej roli. Okej, zadzwonimy, kiedy będziemy robić telekobietę. Ale to niesprawiedliwe. Sue, wracaj! Mamy następnego kandydata. Powiedz mu, że nie. Dlaczego ja? Ty mu powiedz. On jest przerażający. Roger, przestań, wiem, że to ty. Ja chciałem tylko spróbować. Telechłowiek. To ja! Człowiek zegar! O tak! On będzie pasował! Jest odjazdowy. Twój czas już nadszedł. Mamy też niewidzialnego człowieka. O, okej. Czy on to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. Ale wracając, to kurczak. Jestem najlepszy! Jesteś kamerzystą, pamiętasz? No tak, to prawda. A on? Brink, brink. No weź, Roger! Widać, że to ty. Ale ja tak bardzo chcę być aktorem. Co jest z nim dobre nie tak? Pytanie. Dziwak z niego. Auć! Ty po prostu się do tego nie nadajesz! Ludziska, miejsce już gotowe. Możemy zaczynać. Jedziemy! Dobra, a mamy kamery? Kamery są ustawione. Goście do dźwięku? Gotowy, akcja! Co to jest? Czy to drzewo? Interesujące. Jo, nie mów o drzewie, po prostu powiedz interesujące. Jeszcze raz. Interesujące drzewo, interesujący krzak. Czy możesz po prostu powiedzieć interesujące? Kręcimy. No to ciemny las. Rosły w nim bardzo interesujące drzewa. Co to ma być? Ups. Przepraszam, chciałbym tylko spróbować i już będę cicho. Bardzo interesujące. Co jest interesujące? Co widziałeś? Ja też chcę to zobaczyć. Dobra, niech mu będzie. Tyk, tak, tyk, tak. Co? Tyk, daje ten dźwięk. Tyk, tak. Ej, ty, zegarem. Przestań tykać. Przepraszam, ale czasu nie da się zatrzymać. To po prostu to wycisz. A co to? Interesujące. A gdybym tak... Słyszeliście to? Kto to robi? Nie mogę tak pracować. Ja sobie robisz! Przepraszam. To takie nieprofesjonalne. To by się nigdy nie stało na mojej warcie. Okej, kamery gotowe. Ups. Amatorzy. Ej, ty powiedziałeś mi, co my tu robimy. I nagle zobaczyli jego! Cięcie! Dlaczego on się uśmiecha? Nie mogę pracować w takich warunkach. Hej, głuptasie, co się tak cieszysz? Miałeś być zły! Przepraszam, jestem po prostu bardzo podekscytowany, że mam okazję pracować z wami wszystkimi. Akcja! I nagle zobaczyli jego! Co jest znowu nie tak z twoją twarzą? Przerwa, tak się nie da pracować. Ja już tak dłużej nie dam rady. Nie chcę być zły. Chcę wrócić do domu. Sami, ja mogę to zrobić. Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Mogę zrobić sobie kostium. Najpierw spróbuj niczego nie zniszczyć, co? O, tak mi przykro. Cisza!
Co jest z tobą nie tak? Ej, przestań! Skończ się mazać! Weź się garść! Zrobię ci nowy kolorowy ekran! Naprawdę? Dziękuję! Od razu lepiej! Akcja! Jestem telechłowiekiem! Nie uciekniecie przede mną! Telechłowiek! 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 Idziemy! Ej, czekajcie na mnie, chłopaki! Gdzie wy jesteście, chłopaki? To jest arcydzieło! Tak, jest super! Trzymaj kamerę! Ups, tak, przepraszam, przepraszam. Akcja! A potem nagle spotkali kogoś jeszcze bardziej przerażającego niż telechłowiek! A był to... czerwonogłowy! Co? Mam na imię niebieskogłowy! Co? Niebieskogłowy? Przecież masz czerwoną Pierwszy głowę! Pierwszy raz kończysz film? To meta! Wiemy, co to meta! Psst, Sam! Co to jest meta? To coś do jedzenia? Nie jestem pewien. Może chodzi o charakteryzację czy coś? Ciebie też dopadnę. Nie bądź śmieszny. Kto ośmiela się tak mówić? Ha, tyle człowiek? Czerwonogłowy? Ej, nie wiedziałem, że grasz w tym filmie. Się cieszę, że cię widzę, ziomeczku. Co tu się stało? A wy dokąd? Ochrona! Ochrona, łapać ich! Na drugie, babo, ochrona! Wszyscy odeszli, ale czas pozostanie na zawsze. Trzy, cztery! Pięć, sześć! Gotowi? Nadchodzę! Strzeżcie się! Mam czworo Już dobrze, Sami. Odpręż się! Wszystko będzie Może dobrze! Gdzie jesteście? Telechłowiek! 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 To nie my, Sami! Telechłowiek! 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 Już dobrze, Sami, już dobrze! Ludzie, co się dzieje? Nie rozumiem! To prawdziwy telechłowiek? Gdzie? Na moje piórka! Telechłowiek! 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 Twój czas minął, Sam! Teraz ja mam swoje 5 minut. Czekaj, to moje 5 minut. Nie, bo moje. Nadszedł mój czas. Można zatrzymać tyle człowieka, ale nikt nie zatrzyma czasu. To nie ma znaczenia. Łatwizna. Subskrybujcie nasz kanał, kochani. Nie, to ja będę reżyserem. I scenarzystą, i kamerzystą, i dźwiękowcem. Super, Sam jest specjalistą od wszystkich. Telechłowiek. No dalej, jeszcze trochę. Jakie to ciężkie. Może znajdę w środku coś do mojego projektu? Wow, ile tu rzeczy. Nadciągam. Sam, gdzie jesteś? Znalazłem coś fajnego. Sam? Co? Kosz na śmieci? Nie przypominam sobie, żebym go tu przynosił. Dziwne. Fuj, strasznie śmierdzi. Od razu lepiej. Roger, czy to ty, Rog? Dobra, ruszam na poszukiwanie skarbów. Nic nie widzę. Jest za ciemno. Na szczęście mam latarkę. Nie, to mi się nie przyda. Cała góra bezużytecznych śmieci. To tylko zabawka. Rog? Skąd ty masz tyle śmieci? Su, to ty? Nie? To zabawkowy szkielet? Fajny! O, to znowu ty! Już się nie boję, sorki! Jakie to niegrzeczne! Rog, przecież wiesz, że to nie toaleta! A to co? Wow! Automat na gumę do rzucia? Muszę to pokazać Rogerowi. Dobra, teraz, żeby to udoskonalić, patrzcie na to. Zaczynamy. A teraz to. O nie, mój projekt. O nie. Zobacz, co znalazłem, Rog. Sami. Aczkolwiek wygląda na to, że mój projekt jest lepszy od twojego. Zniszczyłeś moje rękodzieło, Sam.
Nieważne, co to jest? To chyba automat na gumę do rzucia. Daj mi powciskać przyciski, daj! Czekaj, może to jakaś gra wideo? Gra? Gdzie jest w takim razie ekran? Czekaj, pozwól mi tylko... Sam? O nie, gdzie jest Sam? Co teraz? Lepiej wyniosę śmieci. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Głupie drzwi, nienawidzę ich. Nareszcie. Czy to Roger? Co się z nim stało? Czy mi się wydaje, czy on jest stary? Okej, no dobra, klapnę sobie. Co tu się dzieje, orzeszku włoski? Ja miałem wynieść śmieci. Co? Jeszcze nie wyrzuciłeś? Co się dzieje? Dzieje się coś dziwnego, czuję to. Co? Rok 2050? Jestem w przyszłości? Co? Sam? Wciąż słyszę jego głos. Muszę się stąd wydostać. Dobra, zobaczmy. O, to nasz ostatni projekt. Pamiętam go. To ten automat do gum przenoszący w czasie. Muszę go zdobyć. Łańcuchy? Jest zamknięty. Ale gdzie jest klucz? O, tam jest. Zdobędę go. Do dzieła. Dobra, oto mój plan. Najpierw poczekam, aż stary Roger zaśnie. Potem zakradnę się do niego z krzaków. Wciągam się pod kanapę. I zdobędę klucz. A wtedy wehikuł czasu będzie mój. I powrócę. No dobra, jaki miał być pierwszy krok? A, co to? Deszcz? Dość! O nie, on mnie widzi. Akcja odwołana, akcja odwołana. Mój Alaska! Gdzie jesteś, mały człowieku? To ja, Rocz! Co ty wyprawiasz? Aha, nie ukryjesz się przede mną! Zaraz rozwalisz automat z gumami do rzucia! To moje! Nie, to moje! Nie. Hej, mały! Gdzie jesteś? Co? Nie! Tylko nie to! Gdzie ja jestem? Pięknie tu. Niech żyje Tibidaba, chyba jestem. O, a kto to jest? No dobra, teraz wszystko jest w porządku. Jestem dziewczyną? To nie może być prawda. No ej. O, już wiem, to równoległy wszechświat. Wyglądam cudownie. A tak w ogóle to gdzie moja szminka? Piękny kolor pokoju, ale te włosy. Zielone to zdecydowanie nie moje klimaty. Wehikuł czasu musi gdzieś tu być. To mój ulubiony jednorożec! O nie, moja zabawka! Co ja teraz zrobię? Niech mi ktoś pomoże! Proszę! Niech ktoś pomoże? Ja mam prawdziwe problemy! O nie, nikt mi nie pomoże! Może powinienem mi pomóc? Co to za dźwięk? Co? Nie wierzę! To Spider-Sam! Wow! Spider-Sam na ratunek! Nie martw się, pomogę ci w mgnieniu oka! Może tu jest wehikuł? Wow! O, to Spider-Sam! Wiedziałam, że mi pomoże! Jej! Więc w tym wszechświecie mogę być superbohaterem! Jestem Hulkiem! Nie to, kim jesteś pod spodem, tylko to, co robisz, cię określa! Avengers, naprzód! Ja! Jarvis, pomóż mi! Gdzie jest wehikuł czasu? Czyja to maska? Nieważne! Ups! Nie tędy! Nic mi nie jest! On nie może być mną! Ja ci pomogę! O, mój biedny jednoroże! Przybyłem na ratunek, droga pani! Goblin! Gdzie? Goblin? Dorwę cię! Już pędzę! Jesteś po złej stronie! Gdzie jest Goblin? Hej, co się dzieje? Stop! Nie uciekniesz przede mną! Hej, a co z moim jednorożcem? Lepiej się gdzieś schowam. Mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczy. Gdzie się ukrywasz, paskudny goblinie? Muszę się stąd wydostać. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. A więc to maska goblina. Okej, zobaczmy.
Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wehikule czasu! Aha! Znalazłem! Nadciągam! A! Ha! Nie na mojej warcie! Gdzie on jest? A! Nie, to nie mój dzień! Używasz mojej sieci? No chyba sobie żartujesz! Wyluzuj się, Spidey! Nie! Gdzie ja jestem? Haha, zniszczę ten świat! Mahaha, nic po nim nie zostanie! Miau! Wypuść mnie, wypuść! Proszę, proszę, mistrzu Samie! Cisza! Nic mnie nie powstrzyma! Dlaczego to miejsce jest takie przerażające? Kto to? Widziałeś go? Może przybył nas ocalić i cały świat. Nie chcę tu zostać ani minuty dłużej! Gdzie jest wehikuł czasu? Rękodzieła! Potrzebujemy więcej projektów! Dlaczego w tym wszechświecie jestem taki przerażający? Gdzie chowasz rękodzieło? Odpowiedz mi! Nie wiem! Może mi ktoś wytłumaczyć, o co tu chodzi? Hej, kaczko! Gdzie jest Roger? To on? To Roger? Co się z nim stało? Co on zrobił? Jesteś wybrańcem! Kto? Ja? Tak! Różowy glutek z przeszłości, który przybył do przyszłości, aby uratować nas wszystkich przed złem! O, no weź! Hej, dokąd idziesz? No dobra, żeby to się udało, potrzebny nam plan! Plan? Kochani, lepiej się pospieszmy! Gotowi, futrzaki? Dziś wywalczymy naszą wolność! Potrzebuję przerwy! Gdzie jest łazienka? Stworzyłeś żołnierzu? No dalej, wracaj! Muszę znaleźć więcej rękodzieł! Zostań tutaj! Dobrze! Jego pies został sam! Czas działać, ludziska! Hej, piesku! Chodź tu, kolego! Kto tam? Niespodzianka! Jak się uwolniliście? Już go, chłopaki! A masz! Gdzie jest ten głupi wehikuł czasu? Odejdź ode mnie, ty puszczysty mały... Dalej, Sam! Zrób to teraz! Aha! Tam jest! Znalazłem! Nie mogę w to uwierzyć! Następny bruk! Wreszcie! Mam go! O nie! On chce go rozbić! Przestań natychmiast, Roger! Co? Muszę dokończyć moją misję! Dzięki za pomoc, futrzaki! Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy! Powodzenia, dzielny sobie! Teraz ja tu jestem liderem! Dobra, kończmy to! Ale jestem waszym przywódcą! I co my tu mamy? A to co? Co? Gdzie ja jestem? Czy to ty, Rod? Zniszczyłeś mój projekt, Sam! Zapomnij o nim! Nie masz pojęcia, gdzie ja byłem! O czym ty mówisz? Myślałbym, że jesteś w swoim pokoju. Co? Nie! Dobrze. Teraz muszę zacząć od nowa. Nic nie rozumiesz! Byłeś robotem i... Czekaj, kosz na śmieci? Nadal nie wyrzuciłeś śmieci? Zrobię to później. Nie bądź jak Sue. Wiesz co? Następny odcinek będzie o sprzątaniu. Afrykańska sawanna jest piękna o tej porze roku. Nie płoszmy zwierzątek. Zaczyna się erupcja wulkanu. Raduj się, kto może. To wszystko? Tyle czekania dla krótkiego chlapnięcia? Co? Nie uważasz, że to fascynujące? Tak, ale za mało apokaliptyczne. Jak możesz to w ogóle nazywać wulkanem? O tak, dobrze, pokażę ci wulkan, ale musisz mi pomóc. Nie musisz prosić, jestem do usług. Brrr. Pyk,
Cześć, kochani! Wiecie, że dinozaury mogły być pierwszymi stworzeniami na Ziemi, które widziały erupcję wulkanów? Dziś i my to obejrzymy! Podobno. Ach, Sami, wciąż mi nie wierzysz? Cóż, oszukałaś mnie wcześniej z tą wanną! W porządku, pokażę ci coś widowiskowego. Plastikowy pojemnik! Co za czad! A tak się nakręciłem! Cicho, Sami, bo się pogubię! To będzie miejsce, w którym ustawimy nasz wulkan. Kochani, spytajcie rodziców o pozwolenie, zanim go weźmiecie. A, już wiem! Plastikowy pojemnik zniweluje skutki erupcji. Sprytnie! Potrzebujemy też paru probówek, jak ta. Są w sprzedaży w sklepach papierniczych. Obiecałam Samiemu kolorowy wulkan, więc będzie tęczowy, czyli... 6 probówek? Niemożliwe! Potrzeba 7, żeby była tęcza. Musi być więcej. Super, dzięki. Juhu, 7 probówek jak kolory tęczy. Tak jest, zaczniemy od najłatwiejszego. Musimy je połączyć. Za pomocą zwykłej recepturki. O, proszę. Świetnie, to proste. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Otrzymaliśmy taką konstrukcję. Kochani, weźcie więcej niż jedną gumkę, żeby wszystko było trwałe. Jak ustawimy tę konstrukcję wewnątrz pojemnika? A, wykorzystajmy piasek kinetyczny. Brzmi fajnie, co? O, za rzadko go używamy. Łapka w górę, ludziska, jeśli też lubicie piasek kinetyczny. Uklepmy go, formując górkę. Swoją drogą, ten piasek nie będzie się już nadawał do zabawy. Ubrudzi się. Co? Nie będzie się nadawał? Ale możecie użyć zwykłego piasku. Wystarczy zwilżyć go wodą. Ale Suzy, czy zostanie mi piasek kinetyczny do zabawy? Ej, puszku, to nie kuweta! W porządku, wezmę kilka rzeczy, z których zrobię otoczenie wulkanu. Zaraz wracam. Moi kochani, nazywa się lawa. Hej, Sami, co się dzieje? O, postanowiłem ich zabawić, kiedy cię nie było. Skoro o tym mowa. Co tam masz tu? Postanowiłaś założyć mikrohodowlę? Tak, pomyślałam, że byłoby ładniej, gdyby wokół wulkanu rósł las. Dzięki temu erupcja będzie bardziej realistyczna. Co za fajny pomysł! Zgadzacie się? Jeśli tak, to subskrybujcie nasz kanał, żeby wesprzeć mnie i Dinusia. Swoją drogą, czy wiecie, że na lądzie istnieje 900 czynnych wulkanów? Trudno określić ich liczbę w morzach i oceanach. Oczywiście, że tak! Zapomniałaś, że pracowałem ze słynnymi wulkanologami na TV-dubie? Naprawdę? To może opowiesz coś ciekawego o najsłynniejszym wulkanie? Z wielką przyjemnością! Czerpmy z krynicy wiedzy! Jestem pewien, że znacie wulkan o nazwie Wezuwiusz. Znajduje się we Włoszech i wybuchał już 30 razy! Najsłynniejsza erupcja nastąpiła wieki temu i zniszczyła Pompeję. To piękne rzymskie miasto przykryło 6 metrów popiołu i pumeksu! Wyobrażacie to sobie? A ty, Su? Wow, prawdziwy z ciebie ekspert! Dzięki za ciekawy wykład! Ja w tym czasie skończyłam sadzić rośliny. Jeszcze odrobina sztucznej trawy. O, Sami, chcesz ozdobić nasz wulkan? No pewnie, ale mam lepszy pomysł niż imitacja lasu. No. Pozwól mi. To miejsce dla ciebie, kolego. Jest tu mnóstwo pysznych zielonych listów. Chcę wziąć w tym udział. To na pewno się bardzo przyda. Świetny pomysł, Sami. Wiesz, co lubię w takich projektach? Można rozwinąć skrzydła. I można je robić razem z rodziną i przyjaciółmi. To się nigdy nie nudzi. Właśnie. Kochani, chyba skończyliśmy. Zaraz, mam pomysł. Zrobię parę zdjęć dla przyszłych pokoleń. Tak jest. Kochani, przyjrzyjmy się naszej instalacji, bo po erupcji wszystko się zmieni.
porządku, pora ożywić nasz wulkan. Pierwszym składnikiem będzie... Tada! Soda oczyszczona. Proszę, Suzy! Ach, nieważne. Wystarczy po jednej łyżce do probówki. Po kolei wypełniamy każdą z nich. O tak! O co chodzi, Sami? Powiedz, bo ciekawość mnie zżera. Tu napisano, że w ostatnim roku na świecie było 78 erupcji wulkanów! 78! O, ale nie każda erupcja powoduje katastrofę. Okej, następny składnik. Płyn do naczyń? Serio? Po co płyn w wulkanie? Kilka kropli sprawi, że wulkan wybuchnie bąbelkami. Dodamy tyle samo do każdej probówki. O tak! Idealnie! Kochani, udało się! Obyś nic nie przeoczyła! A teraz kolorowa część. Barwnik spożywczy. Fiolet, zieleń, błękit! Wow, ty sam raz natęczę! Zaczniemy od błękitu. Jaki piękny! W porządku! Niech następny będzie różowy! Już sobie wyobrażam, jakie to będzie kolorowe! Szybciej! Nie ma czasu! Spokojnie! Mamy tu kilka próbówek. Dodamy do mieszanki kwasu. I zrobi się wielkie bum! To będzie prawdziwa magia! Tam! A jednak, czy przyniesiesz kwas, to znaczy ocet? Ja w tym czasie skończę. To będzie następne. Trudno się nie pomylić. To zupełnie bezpieczny eksperyment, kochani. Ale i tak zachowajcie ostrożność. Przyniosłam ocetu! Proszę powiedz, że skończyłaś! Prawie! Jeszcze kilka kropel i... już! Kochani, gotowi na wulkan w akcji? Jasne, że tak! Uzbroiłem się w gogle! Do dzieła! To obejrzeć jeszcze raz? No, ja też! Szanowni Państwo, byliśmy właśnie świadkami pierwszej erupcji Wielkiego Samuela! Już jest bezpiecznie! Ustawcie się w kolejce po zdjęcia i autografy! Hej Sami, co się dzieje? Do kolejki, Su! Bo jeszcze pomyślą, że Cię faworyzuję! Czemu nazwałeś wulkan swoim imieniem, skoro to wspólne dzieło? No dobra! Podzielimy się zyskami od turystów! Wystarczy Ci 30%? Kochani, podobało Wam się? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie wypróbujcie ten eksperyment w domu. To będzie świetna zabawa. A żeby obejrzeć więcej naszych eksperymentów, klikajcie dzwoneczek, a nigdy niczego nie przegapicie. Do zobaczenia. Na razie. Co za dzień! Pora iść spać i jutro dobrze wyglądać! Słyszałeś to? Co to było? Może zobacz, Daki? No dobra, idź sobie! Ja znam karate! Nie przestraszasz mnie! Nigdy! Hej, kumplu! Wszędzie cię szukałem!
Gotowy na wycieczkę? Roger! To tylko Roger, tymczasem cię zostawiam. Chodźmy, ale nigdy więcej nie strasz tak mojej kaczki, zgoda? Roger, zaczekaj! Ach, natura jest wspaniała. Zawsze pozytywnie mnie zaskakuje. Myślę, że obóz jest tam. A może tam? Nie jestem pewien. Co masz na myśli? Nie wiesz? Bez obaw, orientację w terenie mam we krwi od pokoleń. Muszę tylko przypomnieć sobie, jak czytać mapę. Wiedziałem, miałem przeczucie, że się zgubimy. Hej! Spokojnie, Sam. Wiem, dokąd idziemy. Wiem. Aucie! O, rety, mój kapelusz! Nie martw się, kapeluszu, nie zostawię cię! Sami, gdzie ty poszedłeś? To mój ulubiony kapelusz, Rocz! Nie mogę go zgubić! A to jest... Hej! Właściwie dobrze na tobie wygląda. Muszę spadać. Miękkie lądowanie. Rocz, gdzie jesteś? Hej, Rocz! Znalazłem nasze miejsce. Wystarczyło się rozejrzeć. Wygląda ładnie. Do roboty. Musimy rozłożyć namiot. Mam nadzieję, że zestawieniem namiotu u ciebie lepiej niż z czytaniem mapy. Daj spokój, to wcale nie jest takie trudne. Czyżby? Dość tego, lepiej posprzątaj wszystkie gałęzie. A to nie jest zadanie dla ciebie, Rocz? O, tam jest coś interesującego. Samowi coś podpowiada, że... jestem taki sprytny. Chyba coś znalazłem. Rocz, musisz to posprzątać. Co? Ty też możesz to zrobić. Dobra, zagrajmy w naszą grę. Kamień, nożyczki, ślub. Wygrałem. Co? Daj spokój, to niesprawiedliwe. Nie, bez wymówek. Fuj. To jest obrzydliwe. Fuj. Bohaterowie zawsze wykonują ciężką pracę. Dobrze, najgorsze mamy za sobą. Jest czysto i możemy rozłożyć namiot. Nareszcie. W porządku, Rocz. Może tym razem ci pomogę. Kto? Kto zgasił światło? Jestem tu sam. Przestań krzyczeć. Tak się bałem. Dzięki. Dobrze. Musimy nałożyć stelaż na płachtę. Jak to działa? O nie! Rocz, coś mi się zdaje, że nie wiesz, co robisz. Chyba masz rację. Może więc mi pomożesz? Beze mnie nic nie umiesz, prawda? Proszę, w ten sposób. Sam, już prawie to mamy. Patrz. Świetna robota, przyjacielu. Hurra! Mówiłem ci, że dam radę. Rocz? Coś tu nie gra. Obróćmy namiot. Masz na myśli coś takiego? Ta-da! Ach, brawo! Ty to umiesz mnie zaskoczyć. Jestem taki silny. O, tak. Auć. No i fajnie. Przez tą pracę zrobiłem się śpiący. Co? To ja pracowałem. No cóż, ja zapewniłem wsparcie emocjonalne, co jest nawet trudniejsze. Gdzie są łóżka? Zapomniałeś o łóżkach. W namiocie nie ma łóżek. Po prostu nadmuchany materac. Żartujesz, prawda? To zajmie całą wieczność. Nie bądź śmieszny. Pompka wykona pracę za nas. Może innym razem, Sami. O, namiot wygląda dobrze. Założę się, że w środku jest przytulnie. No, prawie skończyliśmy. Oto poduszki. Hop i hop. Hurra, szykuje się wspaniała drzemka. Sam, jest środek dnia. Nie możemy teraz spać. Rady, czy to jest trzęsienie ziemi? To mój żołądek. No cóż, na szczęście wiem, jak to naprawić. Zjadłbym coś smacznego. Mam nadzieję, że nie będzie nic gotował. Minutka, Sam. Dlaczego to tak długo trwa? Umieram z głodu! Masz. Dzięki, Rocz. Wiesz, jak mnie uszczęśliwić. Hej, gdzie jest pianka? Warto dzielić się z przyjaciółmi sami. Proszę bardzo. O, i o to chodzi. Nie ma nic lepszego niż świeżutka lemoniada, co nie? Ach, uwielbiam lemoniadę. Kwaśne. To jeszcze nie jest gotowe, sami.
Dobra, tarcie skórki mamy za sobą. Teraz potrzebujemy cukru. Po prostu musimy to wszystko wymieszać. Moja dentystka byłaby niepocieszona, gdyby to widziała. O, wygląda wybitnie! Krok numer 3. Gorąca woda. Wymieszaj całość, aby rozpuścić cukier... Pospiesz się! Weź po prostu tę cytrynę, którą miałeś już w ręku i wyciśnij ją do dna! Dobrze. Naturo, daj mi siłę! O nie, zawsze to samo. Co za życie. Co myślisz sam? Robisz pyszne kiełbaski, Rocz. Wyrazy uznania dla kucharza. Przykro mi, ale natura wzywa. Ojej, przepraszam. Że kto cię wzywa? Myślałam, że jesteśmy tu sami. Nie zrozumiałeś sami. Chodzi o to, wypiłem za dużo lemoniady. Muszę, no wiesz. A, jest mnóstwo drzew do wyboru. Już nie mogę. To sytuacja awaryjna. Nie spiesz się, ja się stąd nie ruszam, ale ruszają mnie te paróweczki. Co za ulga. Chwila, muszę umyć ręce. Mam świetny pomysł. Gdzie to było? A, mogę stworzyć własny dozownik do mydła. Wystarczy zrobić dziurę w nakrętce, tak jak to. I wkładamy strzykawkę do otworu. Proszę bardzo. Teraz wezmę butelkę i nałożę na nią korek. Co? Czy to niedźwiedź? W nogi! Spokojnie, Rocz. Ale się przejadłem. Został jeszcze hot dog. Nie może się zmarnować. Hej, chodź na tu! Stop, ty złodzieju hot dogów! Ten kemping jest za mały dla nas dwóch. Łapy precz od mojego jedzenia! Skończę to tu i teraz. Przygotuj się na... To niedźwiedź! Pomocy! Sami, chowaj się! Uratuję hot dogi! Dobrze, muszę się tym zająć. Odezwę się do ciebie później. To było straszne. Dobrze, że tego nie widziałeś. Rocz, opowiedz mi wszystko ze szczegółami. Co zobaczyłeś? Spójrz, to mój kaczorek, Simon! Cześć, mały! Mógł się przedstawić. Rocz, jestem znudzony. Chcę pooglądać telewizję. Jesteśmy na łonie natury, Simon. Nie ma tu telewizora. Ale mam dobry pomysł. Co powiesz na... poszukiwanie skarbów. A, mój kapitanie, znajdźmy ten zakopany skarb. Rocz, spójrz, to pierwszy element na liście. Masz dobre oko, wezmę to. A nie jest za mały? No dobrze, weźmy twój. Wow, spójrz na to, jedna z tych spiczastych rzeczy, które wyglądają jak choinka. To szyszka. Nie rób tego. Przygody, Rocz. Bawmy się. Spójrz tam, Sam. Gdzie? Nic nie widzę. Czas na rewanż. Sam, czy mógłbyś pozbierać trochę liści? Są na liście. Możesz na mnie liczyć. Co? Wąż! Spokojnie, to tylko żart. Wy ludzie umiecie być tacy okrutni. Zostało nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Fotka ze zwierzęciem. Prościzna. Zwierzęta! O nie, czy to był niedźwiedź? To widzimy się w obozie. Selfie! Spędzenie czasu na łonie natury jest takie fajne. Hej, Rocz, co robisz? Cóż, pomyślałem, że skoro Sue nie może tu z nami być, to coś jej przywieziemy. Świetny pomysł! To będzie bransoletka. Czy mogę też spróbować? Pewnie. Dzięki! Mam nadzieję, że Sue się spodoba. Już zrobiłem, Rocz! Nieźle, co? Wyglądam tak dobrze. Jestem najładniejszy w całym lesie. Hej, skupmy się na Su. Ups, masz rację. Dodamy trochę kwiatów, żeby było piękniej. I oto jest. Co powiesz? Możesz to na razie zatrzymać. Ale ładne. Nie lubię ciemności, Rocz. Przytulisz mnie. To straszy. Żartowałem. Potrzebujemy nocnego światła. Wiesz, że to nie jest światło, prawda? Wiedziałem, że to powiesz. Weź tę latarkę czołową. Wow, Rocz, spójrz, jestem straszliwym potworem! Nie rób tego sam. Teraz to ty się przestraszyłeś, co? Dobrze, dość wygłupów. Zróbmy coś pożytecznego. Nie rozumiem, Rocz, co ty? Wow. Wystarczy, że obrócimy latarkę do góry nogami, a potem owiniemy pasek wokół butelki. To wszystko. Wiesz, kto by to docenił? Moja kaczuszka Simon! Cicho, Sami, bo obudzisz niedźwiedzia.
Ale było. Świetnie się bawiłem sam. A ty? Znakomicie! Musimy to kiedyś powtórzyć. Ma się rozumieć. I tyle się nauczyłem. Jesteś jak jeden z tych facetów z Discovery. O, chyba masz rację, Sami. Dobrze, więc teraz powiedz mi, chyba wiesz, jak wrócić do domu, prawda? A cóż, no, chyba tak. Do zobaczenia, przyjaciele, jeśli uda nam się stąd wydostać. Papa, kochani. Co to było? Sami? Cześć wszystkim! Gdzie ty byłeś? Właśnie ci coś przyniosłem! Balony! Pobawmy się! Patrz, mam najróżniejsze kształty i kolory! Który podoba ci się najbardziej? Ten! Wygląda zupełnie jak ja! Co robimy dalej? Cóż, opcji jest mnóstwo! Możemy zacząć od czego zechcesz! Przyjaciele, co wy na to? Może zacznijmy od łapek w górę? Miałem coś tutaj! Nie, to nie to! No dobrze, czas zacząć balonowe eksperymenty. Obejrzyjcie ten filmik do końca i dajcie łapkę w górę za każdy fajny trik. Chwileczkę, chcę się trochę pobawić. Zaraz wracam. No dalej, skacz. Coś kiepsko ci to idzie. Pozwól mi się tym zająć, Sami. Potrzebujemy taśmy i jednego balona. Teraz patrz uważnie na moje ręce. Spójrzcie na tę podskakującą dynię. Dobra, słuchaj, czy wszystko zrobiłem dobrze? Jestem zakupiony. Miałeś użyć taśmy na balonie, ale to nic, chodźmy. Okej. Popatrz, zwykły balon zawsze próbuje wzlecieć w górę, prawda? Mhm, no i? A ten odbija się jak piłka do koszykówki, hop, hop, hop. Jeszcze nie skończyliśmy, Sami. Za mną! Ale było fajnie! Hej, co? Jak te wszystkie balony się tu dostały? Tak, trochę ich za dużo. Chwila, to zaraz polecę tak prosto do drzwi na bok! Po co ci znowu ta suszarka do włosów? Powiedz mi! Muszę się osuszyć po naszym meczu. O, mam pomysł! Wróćmy do naszych balonów! Znowu? Zaopatrz się w taśmę dwustronną, aby połączyć je wszystkie razem. Zrobię jak mówisz, szefie. Gotowe. Więc następnym krokiem jest ponowne przyklejenie taśmy, prawda? Tak, dobrze. Bardzo dobrze. Zrobimy koło z balonów. Rozumiesz, Johnny? Bierzemy więc balon, a następnie mocujemy kawałek taśmy. Zajmuje ci to bardzo dużo czasu. Masz. A teraz weź całość i dmuchaj. Tylko nie na mnie. Nie tak. Użyj suszarki. Ojej, to jest to! Aha, właśnie tak! Ui, super, ale jazda! Wow, to po prostu zwala z nóg! Super, ale fajne imprezowe dekoracje! Johnny, spójrz na to! Hej, czy tego nie używa się do balonów? Zobaczmy. To pompka, trzeba ją wypróbować. Naciskaj mocniej, mocniej! No dalej! No dalej, sprawdź mnie! Dawaj! Nie umiesz, prawda? Au! Myślę, że powinniśmy przejść do rzeczy. Co ty wyprawiasz? Czas na więcej sztuczek! Nie mogę, jestem taki zmęczony. Ale dopiero zaczęliśmy! Czekaj, może potrzebujesz trochę wody, co? Byłoby świetnie! Załatwione! Su, czy coś się pali na kuchence? Gdzie? Hej! Mamy tu świnkę i lalkę. Co za para! Wybierzmy balon w ładnym kolorze. Mamy! Żółty balon dla lalki i różowy dla świnki. Przesyłka specjalna! Hej, to są moje zabawki! Daj mi świnkę! Hej, ty! To nasz nowy eksperyment! Wszystko jest w porządku! Teraz włóżmy do środka lalkę. Lalka? W balonie? Co się z tobą dzieje? Kwiteczko już prawie gotowe. Teraz naciągniemy balon na otwór butelki i odwrócimy ją do góry nogami. A następnie zdejmiemy balon. Pomogę ci! Ups, w porządku, kontynuujmy. Zrób to, a ja zaraz wracam. A teraz włożę te balony do zamrażarki. Dlaczego? Po prostu rzućmy nimi w cel. Hej! Obiecuję, że moja sztuczka jest lepsza. Nadal uważam, że pomysł stary.
To świnka bez nosa? Ale są to jakieś dodatki. Przymocujmy to tutaj. Ale słodziak. Moje dodatki są o wiele fajniejsze. Hej, to był mój balon, proszę pana. Poczekaj, świnka, ja go nadmuchamy. Ostrożnie, bo zaraz... Pęknie. Co za bałagan, ale ja też spróbuję. Też umiem tak zrobić, sam zobacz. Patrz, ja latam. Zapomnieliśmy o zamrażarce. Hej, wróciłeś już? Dzięki, Sam. Zapomniałeś o nich i ja odwaliłam całą robotę. Teraz zdejmijmy balon. Wow, spójrz na tę lodową księżniczkę. Na zewnątrz jest lód, a w środku woda. Wow, to prawdziwa magia. Rety kotlety, wygląda jakby była zaczarowana. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Lód topnieje, wkrótce nasza księżniczka zostanie uratowana. Cześć, przywitajcie się z nią, przyjaciele. A oto nadchodzi nasza mała świnka, chrum chrum. To prawdziwe kule lodowe. I są takie ciężkie. Czy stworzymy jeszcze kiedyś coś fajniejszego niż to? John, pomóż mi! Ta piłka nie chce ze mnie wejść! Co jest z nią nie tak? Sami, to po prostu fizyka. Pokażę ci jedną fajną naukową sztuczkę. Fizyka? Gdzieś to słyszałem. Hej, to moje! Spójrz, umieścimy ołówek na zakrętce butelki, dokładnie po środku. Następnie potrzebujemy czegoś włochatego. To się nada... Nie, ale moja broda owszem. Teraz zbliżamy balon do ołówka i zaczyna się on obracać. Niesamowite, prawda? To jest prawdziwa nauka. Jak on to robi? Magia to moja specjalność. Czy to jakiś czarodziejski ołówek? Oddaj go. Czekaj, pokażę ci ostatnią sztuczkę. Sami, gwarantuję, że ci się spodoba. Pozwól mi narysować trzy słodkie duszki. Teraz zbliżam balon i zaczynają latać. Jestem lepszy niż Harry Potter, co? A co jeśli weźmiemy dwa balony? To będzie inwazja duchów. Możesz pocierać balony o włosy bez końca. Spróbujmy jeszcze raz. Żartowałem. Zrobię jeszcze jedną sztuczkę. Za mną. Włączmy wodę i przystawmy do niej balon. Zobaczcie, jak strumień się wygina. To dzięki magii elektrostatyki. Przyjaciele, dajcie nam łapkę w górę i pokażcie znajomym swoją ulubioną sztuczkę z balonami. Pa, pa! Jesteś upaćkana jakąś bazią, idź się umyć. Już idę. Całe lody tylko dla mnie. Ups. John, specjalnie kazałeś mi iść, prawda? Teraz wisisz mi nowe lody. Nie wierzę, że dałem się na to nabrać. No to mnie masz. Patrz, co znalazłem. Foremkę do lodów w kształcie łapek. Co powiesz na mrożone smakołyki? Hej, znowu próbujesz mnie oszukać? Tym razem ci się nie uda. Mówię serio, zróbmy zdrową przekąskę. To nawet nie brzmi smacznie. Równie dobrze możesz ją zrobić z kaktusa. Może masz rację. Tak czy inaczej, to będą bardzo pyszne, pożywne lody. Czym ty we mnie rzucasz? Ta wskazówka, jak używać słodyczy. Bez nich nie da się zrobić lodu. Dobra, czekaj, gdzie jest nóż? Możemy to zrobić bez noża. Patrz! Okej. Ogarniemy to w mgnieniu oka. O proszę, no dalej! Ten gadżet nie działa! Sami, to zbyt mały sprzęt dla szefa kuchni. Pokażę ci, jak to się robi. Patrz na to! Przed państwem guru gotowania! Aha, nie zapomnij o arbuzie! Jasne, a teraz pokażę ci najlepszą sztuczkę! Yeah. Hej, John, wszystko w porządku? Nie wygląda to dobrze. No dobra, tylko spokojnie. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Wracam do gry. Dobra, moja ostatnia szansa. Cios kamikadze! Udało mi się? Bingo! Nareszcie! Zróbmy te twoje fajne lody! Pachnie wybornie. Ciekawe, jak smakuje. Zepluj to z powrotem do blendera, ale już! Nie było mnie tylko chwilę. I nie pakuj kolejnego kawałka do buzi. Gdzie twoja cierpliwość? Obserwuję cię.
Tak jest! Wyciśnij go do ostatniej kropli! Misja zakończona! Dodajmy czekoladę do nadzienia i to dużo! Sami, czekolada to nie zabawka dla dzieci! Znowu te twoje żarty! John, daruj sobie! Ej, mówię poważnie, ale awokado będzie w sam raz! Hop, patrz na to! Jeszcze chwilę i zaraz będzie gotowe! Pozwól, że przyspieszę ten blender! No dalej! A ja mogę odpocząć, super! To trwa zbyt długo? No weź, jestem już zmęczony jedzeniem samej skórki! A? Czy ty zasnąłeś? Ludzie są tak nieodpowiedzialni! Przepraszam, mamy to! To przypomina bardziej owsiankę z dyni. I nie wygląda apetycznie. Tak czy inaczej, musimy dokończyć naszą misję. Przeleję miksturę do naszej foremki. Tak, dzisiejsze arbuzy to już nie to samo. A co to? Zobaczmy. Hej, może zrobimy jakieś egzotyczne lody? Kurze twarz, co to jest? Glutek? Masz nowego pomocnika, Drajta? No weź. A to co? To brokuł. Brzmi jak coś zdrowego. Dodaj go do przepisu. Ma mnóstwo witamin i minerałów. Dobra, a co to jest? Przyszło pocztą. A, prezent z tymi damo. Co jest napisane na opakowaniu? Dynia! Użyjmy jej do naszych lodów! 100 tysięcy pomidorów! Ludzie postradali zmysły! A propos pomidorów, my też je mamy! Garść wystarczy! A teraz rozpakujmy to! Protestuję! Nie bądź burakiem, głowa do góry! Świetnie, teraz jestem w jakimś witaminowym spa! Dobra, wyjąłem już prawie całą dynię, wygląda pysznie! Wow! Nic nie szkodzi i tak wszystko zjemy. Nie wygląda to dobrze. A co jeśli to zmiksujemy? Tak, pozwól mi włączyć blender, proszę. Przycisk, gdzie on jest? Gdzie? Pokażę ci. Hop. Przestaję, to łaskoczę. Pozwól, że robię ci masaż. Kompletnie ci odbiło. Wariat. Myślę, że będę robił podobał się masaż. Ej, czerwone lody? Kiedy zmieniły kolor? Podziękuj tajnej agentce papryce, Sabi. Pachnie wybornie. Możemy zalać kolejne dwie łapki w naszej foremce. Uii, teraz zrobimy słodkie lody. To jest dla nich miejsce. Ten odcinek jest o zdrowych przekąskach. Co? Nie, jak to? Zdrowe. Czekolada też jest zdrowa. Znam się na tym lepiej niż ty. Ale z ciebie głupek. On chce, żeby było zdrowo, ale co ze słodkim smakiem? Hej, chodź tutaj! Nie wstydź się! Potrzebny mi nowy przepis. Sprawdźmy, co jest w lodówce. I pusto, tragedia! Trzeba było nie kpić z moich czekoladek! W domu nie ma jedzenia! Co teraz? Sami, dlaczego to przyniosłeś? Mam pomysł. To się nazywa zemsta! Powstaną z niego najpyszniejsze lody. Totalny odjazd. Postaram się wyskrobać cały miąższ. To naprawdę jest glut, a nie kaktus. Wygląda jak domowej roboty slime. Nazwiemy cię Freddy i będziesz sobowtórem sama. Znowu sobie stroisz ze mnie żarty? Cóż, będę... Nie, zamieniam się w glutka. Czekaj, przecież ja jestem glutkiem. Sabi, jesteś niezastąpiony. Zróbmy lody z tej roślinki. Zaczynamy eksperyment. Lody pomidorowe mogą być, ale to... okropieństwo. Ta roślina to aloes. Ma on mnóstwo dobroczynnych właściwości. Można go nawet używać zamiast kremu do rąk. W ten sposób, widzisz, to całkiem przyjemne uczucie. Glut zawsze pozostanie glutem. Fuj, nie będę tego jadł. Zobaczmy, jesteśmy już na becie. Aloes nie ma kolców, choć ludzie często mylą go z kaktusem. Patrzyj oczy skórką, może zobaczysz, że lody czekoladowe byłyby lepsze. Naprawdę? Zobaczymy. Zobacz, jak te aloesowe smarki się mieszają. Wyłącz to już. Ciekawe, jak to pachnie. Nie ma dramatu. Przypomina trochę lemoniadę lub jakiś orzeźwiający koktajl.
Pozwól, że... O, nie pachnie to dobrze. Na pewno nie skwaśniało? Zrobiliśmy wszystko zgodnie z przepisem. Dajmy temu szansę. 5, 6... Hej, a czekoladowe? Gdzie jest na nie miejsce? Czekolada to przeszłość. Eksperymenty to przyszłość. Ty i ja, z nami koniec! No dobra, wrzucamy nasze lody do zamrażarki. Słodkości, słodkości, słodkości! Wszystko dla mnie! Jupi, jupi! Sałatko włoska, jestem taki zmęczony! No dobra, gotowe! Już? Nie chcę już twoich lodów! Jesteś pewien? Chodź tu, to twoja ostatnia szansa! Dobra, namówiłeś mnie! I to mam być niby takie dobre, tak? Cóż, jeszcze nie spróbowałem, czekałem na ciebie! A ta nasza pierwsza mrożona łapka! Próbuj pierwszy! No i jak smakuje? Te z awokado są dość nietypowe. Chcesz spróbować? Daj mi trochę awokado. Nie bądź chciwy. Ale lipa. Chyba dodaliśmy za dużo soli. Dobrze, że sami tego nie widział. Dobra, próbujemy dalej. Pomidorowa łapka. Zobacz, jaka ładna. O, przypomina mi lody z filmu Zwierzogród. Jak dobre? Opowiadaj. Podsumowując, nie jest źle, ale nie polecam próbować nikomu, nigdy. Naprawdę? To co? Wychodzi na to, że najlepsze lody to te ze smaków. Myślę, że aloes nas nie zawiedzie. Zobacz, nawet wygląda jak lód. Nikt się nie domyśli, że są z aloesu. Możemy wysłać na bankiet Elsy i Janny, co ty na to? W porządku, namówiłeś mnie. Wygląda dobrze. Daj spróbować. Smakuje jak woda. Teraz już wiemy, z czego nie powinno się robić lodów. Dobra, wcinaj sobie swoje lody. I tam jest dobrze z moimi cukierkami. Chcesz trochę ochłodać? I mam dla ciebie prezent, proszę. Prawdziwe lody? Dawaj! To zupełnie inny wymiar. Chodź do mnie, kochanieńki. Moje słodkie maleństwo. Sabi, dokończysz pomidorki? Lepiej pójdę się pochwalić. Cóż, sam zrobiłem te lody. Do zobaczenia, kochani. Ale się najadłem. To jest życie. Zobaczmy, co jest na Slendflixie. Program kulinarny? Interesujący. Dziś przygotowujemy, nie uwierzycie, odjazdową przystawkę z brokułów. Wystarczy dodać szczyptę przypraw, a będziecie w szoku. Gotują brokuły? Nikt nie lubi brokułów. Cóż, w każdym razie nie ja. Kochanie, musisz to zjeść. Brokuły są bardzo zdrowe. O, nie! Zabierz to ode mnie! Nikt w tym mieście nie potrzebuje już bohatera. Mój fanklub nie udziela się od dłuższego czasu. Nie rozumiem, dlaczego mnie nie lubią? Chodzi o smak? Ale robię tyle dobrego. Mogę pomagać ludziom i dodawać im sił. Chyba tego nie potrzebują. Proszę bardzo, za mamusię! Zobacz, jakie to słodkie! Proszę, otwórz buzię! No dalej, kochanie, tylko jeden kęs, proszę! Nie wierzę, czy to naprawdę to, o czym myślę? Ktoś w końcu mnie potrzebuje! Jedz, jedz, jedz! Nie! Ouch! Jak za starych dobrych czasów! Wii! No weź, kochanie, to taka zdrowa przekąska! Nic dobrego nie może tak pachnieć! Lepiej daj mi lody! Ale nie mamy! Co mam zrobić? Aha! Nie tym razem. Brokuły nie poddadzą się tak łatwo. Patrz na to, Lisa. Kupiłam ci lody. Ui, dzięki, mamo. Wrzuciła tu też brokuły? Nie wierzę. Nie, nie zjem tej podróbki. Wiesz co? Mam dość. Daj mi to, sama to zjem. O tak, moje witaminy idą po ciebie. Wreszcie. Wow, sześciopak w mgnieniu oka z kawałka brokuła? Nie wierzę, ja też chcę być silna. Gdzie ten talerz? To nie smakuje tak źle. Dlaczego tak długo się wahałam? Rośnijcie, mięśnie, rośnijcie. Robię się głodny. Gdzie się podziało jedzenie? Może ukryłam gdzieś batonika? Ups, nie tym razem. A może tutaj? Nie mam dziś szczęścia. Chwileczkę.
coś mnie szturcha od tyłu. Halo? Kakao? Nie do końca o to mi chodziło, ale może być. Kakao nigdy dość, prawda? Cóż za intensywny zapach. Głupi chłopak, intensywny zapach, to patrz. Osad nazębny na wszystkich zębach. Co teraz powiesz? Pożegnasz się z białym szkliwem? A, właśnie tego było mi trzeba. Ups, zapomniałem o randce. Halo? Mam dość czekania. Jeśli nie zjawisz się tu za 5 minut, szukaj sobie innej dziewczyny. Będę na czas, obiecuję. O nie, co zrobić najpierw? Szybko. Cześć, przystojniako. Dobra, trzeba to zetrzeć. A to co? Nie chcę zejść. Nie mam na to czasu. Pomocy! Gumo, jesteś moją ostatnią nadzieją. Proszę, nie zabić mnie. Chyba zaczyna działać. Haha, spóźniłeś się na randkę, co? Jestem dobra w rozwijaniu związków. Hej, osadzie nazębny! Przestań rujnować mu życie! A kto mnie powstrzyma? Zdmuchniesz mnie swoim miętowym powiewem? Haha! Jeśli nie chcesz podobrać, to proszę bardzo. Pozbędę się tego bałaganu. Jestem szybka. Nie masz szans. O nie, moje punkty życia. Nie mogę przegrać z gumą. Nie uciekniesz przed moim tornadem. Haha. Co zamierzasz teraz zrobić? O nie, moje punkty życia. Tego nie uczono w Akademii Gumy. Co robić? Ha, ha, ha! Poddajesz się? A może chcesz bawić się dalej? Guma nigdy się nie poddaje! Moc higieny! Do dzieła! Co? Nie! To niesprawiedliwe! Mój osad zniknął! Nie! Może i wygrałeś tę rundę, ale wkrótce powrócę. Miej się na baczności. Udało się! Jestem uratowany! Nie przegapiłem żadnego miejsca. Dzięki za pomoc, Gumo. Nie ma za to, stary! Idź na randkę! Uwielbiam orzechy włoskie, ale czy nie otworzyć? Twarde są, ale ja będę twardszy. No dalej! Nigdy mnie nie pokona. Ani mojej twardej skorupy. Skąd się tu wziąłeś? Nawet się nie masz. Auć! Widzicie, mówiłem wam, nigdy nie pokona. Prawdziwi majstrowie nigdy się nie poddają. Patrzcie na ten niesamowitą maszynę, którą zbudowałem. Popchnę ten samochód, a potem... coś tu będzie. W każdym razie wtedy wielka różowa piłka uderzy w orzech i go rozbije. Zaczynamy. Jazda! Piłko, twoja kolej. Ach, nie wierzę! Czy to krzyk mojego wewnętrznego piękna? Jestem najsilniejszym orzechem włoskim na świecie. Teraz już wszystko wiem. 1, 2, 3. Auć! Nic mi nie jest. Oż ty, a masz! Pokonam cię! Powiedziałem, otwieraj się! O, błagam cię. Nazywam się. Przypomnę sobie później. To nie do zniesienia. Chyba żartujecie? To tu cały czas było? Hej, łobuzie! Sprawia ci radość nabijanie się z małych glutków, co? Chodź tu, przytulimy cię. To nie ja! To był mój brat bliźniak, ten zły. O nie! Nareszcie! Dziękuję, dziadku do orzechów! Czekaj, byłem umówiony na strzyżenie. Moja nowa fryzura jest niesamowita! Jest taka... Przepraszam. Hej, fajny fryz! Kto jest twoim stylistą? Dzięki, ale nie zdradzę swoich sekretów. Jak w ogóle nazywał się ten salon fryzjerski? Nudy. Komu potrzebne są lekcje geografii? Cóż, na pewno nie mnie. Może jakaś przerwa na przekąskę by mi pomogła? Hej, kochana. Chcesz trochę truskawek? W samą porę. Kto jest największą modnisią? Ja! Hej, nie dożywaj się na mnie, to nie moja wina! Zaczynamy! Czekaj, nie tak szybko, mam lepszy pomysł.
Zrobimy pożywny i zdrowy mleczny koktajl. Mamy mleko. Moja fryzura jest zrujnowana. Ten dzień nie może być już gorszy. W okolicy można spodziewać się mlecznego tornada. Co? To jakiś żart? Nie! Ostrzegałam. Pomocy! To zły dzień dla truskawek. Teraz musimy zmiksować składniki. A może powinniśmy je ubić? A może lepiej wszystko rozgnieść? Po prostu naciśnij przycisk. Jest za głośno! Mam to pod kontrolą. Bez obaw! Podczas kręcenia tego odcinka nie ucierpiały żadne glutki, ale poziom podskakiwania pobił wszelkie rekordy. Proszę bardzo, gotowa na degustację? Zdrówko, kochana! Pyszne! Ale irytujące! Ale rozumiem, to naprawdę dobre! Pychotka ze mnie! Jak się tu dostałem? Halo, znamy się? Hej, fajny różowy glutku! Oglądam film! Dołącz do mnie! Super, pójdę po przekąski! Przekąski? Chyba coś tu mam. Sami! Mam popcorn! Krok pierwszy, wkładamy opakowanie do kuchenki mikrofalowej. Krok drugi, włączamy najwyższą moc. Witajcie, drodzy fajni, to my, popcorniaki. Jesteście gotowi, by narobić trochę hałasu? Wszystko w porządku? Brzmi jak koncert popowy. Masz na myśli popcornowy? Perkusistka wymiata. O tak, więcej hałasu. I skacz, i skacz. Dajesz, dajesz, dajesz. Co się dzieje? Uciekaj, Sami! Schowaj się! O mnie się nie martw! Próbuję! Nie powinno być tak głośno! Kiedy to się skończy? Dziękujemy, dziękujemy wszystkim! Wspaniała z was widownia, kochamy was! To już? Pójdę sprawdzić. Co to za zapach? Auć, gorące! Spokojnie, spokojnie! Fuj, wiedziałem. Popcorn przepadł. Nadaje się tylko do wyrzucenia. Nie, tylko nie do kosza. Ale koncert był dobry, prawda? Szkoda, że mamy tak mało fanów. Co za dziwny sen. Znowu zrobiłem się głodny. Co to jest? Kakao? Nie mam mowy. Popcorn? Odpada. Orzechy włoskie? Nie. Pamiętam tego wielkiego gościa. Brokuły? Chociaż może tylko mały kęs. Wow, udało się! Zupełnie jak w moim śnie. No dobra, chodź tu, orzechu. Zaraz cię dorwę. Moje pierwsze zwycięstwo na dziś. Do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa! A więc to było tak. Weszła tam i powiedziała... Nie! Potem poszła w drugą stronę, ale był to obszar zamknięty. Ale i tak tam weszła. A wtedy on ją zwiodł. A już była przekonana, że koniec. Ojej, straszne. Ale wtedy przyszła ona i ją uratowała. W końcu nastąpiło szczęśliwe zakończenie. Mimo, że oglądałam ten serial, to nic nie zrozumiałam. Czego dokładnie nie zrozumiałaś? Powiedziałem dokładnie, jak było. A może stworzymy super fajną książkę opartą na serial Wednesday, aby uniknąć nieporozumień? Podoba mi się ten pomysł! Zróbmy to! Cześć wszystkim! Założyliśmy się z Samem o to, kto najlepiej opowie historię Wednesday. Teraz więc moja kolej. Przyjaciele, wesprzyjcie mnie łapką w górę. Nasza Wednesday dostaje się do Nevermore i poznaje swoją nową współlokatorkę Wilkołaka. Obie muszą ubierać się zgodnie z wymaganiami Nevermore, ale jest to wyzwanie. I Nit uwielbia kolory, a zwłaszcza różowy. Ale każdy w Nevermore powinien nosić niebieski mundurek. Na szczęście tylko w klasie. Tak więc na inne wydarzenia, takie jak imprezy i spacery, Init zawsze nosi róż. Kolejny wyjątek to wyścig Edgara Allana Poe. Nawet Init była wtedy ubrana na czarno i nosiła kocie uszy. A potem szczęśliwie wróciła do swojego pokoju i przebrała się w swoją uroczą koszulę nocną. O, jakie to słodkie. Natomiast Wednesday od pierwszego dnia trzymała się swojego ulubionego stylu, czyli czerni.
To pewnie ze względu na rodzinę. Wszyscy Adamsowie wyglądają tak samo. Nie uznają żadnych innych kolorów, jeśli chodzi o ubrania. Na szczęście w Nevermore zdarzają się chwile, do których czerń pasuje idealnie. Tak jak wtedy, gdy Wednesday stała się częścią drużyny czarnych kotów. Albo kiedy poszła na bal. Tak, jej sukienka też była czarna, a nie biała. Najważniejsze jest jednak dobranie odpowiedniej fryzury. Cóż, Init nie spodobało się to uczesanie, ale jest miła i się nie spierała. Ale gdyby nasz projektant mody sam pewnego dnia przybył do Nevermore, nie zdziwiłabym się, gdyby wszyscy zmienili swoje stroje na różowe, nawet Rąsia. Wednesday nie lubiła uczyć się w szkole, ale uwielbiała zawody sportowe. Było wielu konkurentów, ale najtrudniejsi przeciwnicy to Bianca i Yoko. Wyścigi kajakowe to ulubiona i długo wyczekiwana rozrywka w szkole dla potworów. Przygotowania były ekscytujące i wszyscy w szkole przyszli kibicować. Tak więc dziewczyny dotarły na linię startu i ustawiły się tam w swoich łodziach. Muszą przepłynąć jezioro, zdobyć flagę i zanieść ją sędziom. Wyścig trwa. Zawodnicy wystartowali. Życzymy im powodzenia. Init i Wednesday wygrały. Init jest bardzo szczęśliwa i nawet Wednesday dołącza do świętowania. Wednesday nie okazuje zbyt wielu emocji, w przeciwieństwie do Init czy naszego samego. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w uroczystej atmosferze podczas balu. Impreza nazywa się Raven Dance. Wednesday przyszła tam z Tylerem. Czy ktoś jest lepszy od niej w tańcu lub wyścigach łodzi? Cóż, to chyba niemożliwe. Wednesday jest po prostu zbyt dobra we wszystkim. Po zawodach i balu miło jest wrócić do domu na święta. Rodzina Adamsów jest przerażająca, ale jej członkowie bardzo się kochają. Każdy z nich ma swoją rolę w rodzinie. Powiedzmy, że dzielą się obowiązkami. Lecz to ich osobisty kierowca, chociaż znalezienie odpowiedniego samochodu było wyzwaniem, jest zbyt wysoki. Z kolei Rąsia wszędzie się zmieści. To najbardziej zaufany pomocnik Adamsów. Gomez jest głową rodziny i zawsze robi to, czego chce Morticia. A oto Pugsley. Nikomu nie wolno go obrażać, z wyjątkiem Wednesday. Gomez i Morticia również uczyli się w Nevermore. Ale przede wszystkim uwielbiają bawić się w chowanego. Możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby cała rodzina Adamsów zebrała się w Nevermore? No dobrze, Wednesday wraca do szkoły i natychmiast przystępuje do tajnego zadania. Ach, nic wam nie mówiłam o tajnym zadaniu, tylko kilka osób o nim wie. Wszystkie sekrety Wednesday są zapisane w tej magicznej księdze. A ja będę tu zapisywać moje tajemnice przed Samem. Nic mu nie powiecie, prawda? Ukryję go tutaj i sam niczego się nie dowie. A to co? Wygląda na bardzo fajną rzecz. Uwielbiam zabawki antystresowe. Gnieciesz je przez kilka minut i od razu czujesz się lepiej. Dobra, trochę się rozkojarzyłam. Wróćmy do naszej historii. O czym rozmawialiśmy? O tak! Wednesday znów wraca do szkolnego życia. Init i Wednesday, początkowo dwie bardzo różne osoby, zaczęły się do siebie zbliżać. Jasne, Wednesday tego nie przyzna, ale polubiła Init. I w końcu zostały najlepszymi przyjaciółkami. Wszyscy w szkole byli jak elementy jednej układanki. Myślę, że o to właśnie chodziło dyrektorce. Z dnia na dzień w uczniach rosły magiczne moce.
I w końcu zdecydowali się je zjednoczyć. Byli w stanie cofnąć czas i powrócić do dnia, w którym wszystko się zaczęło. Spójrzcie, wróciliśmy do początku. Init i Wednesday stoją ramię w ramię. Ale teraz nie są rywalkami, tylko sojusznikami. Więc tak, wszystko skończyło się całkiem dobrze. A tak przy okazji, gdzie jest nasz Sam? Czas go znaleźć. Oto jestem i mam dla ciebie sztuczkę niespodziankę. Raz, dwa, trzy, pa! Sami, sprawiłeś, że książka stała się płaska. Co w niej zostało? O, przynajmniej Init i Wednesday to są. Nadszedł czas, aby znalazły się na okładce. Dziewczyny, śmiało. Och, Init i Wednesday są już na miejscu. Brakuje tylko jednej rzeczy. Sekundka. I gotowe! Oczywiście. Trzeba wszystkim pokazać, że to twoja książka. A co będzie na odwrocie? O tak, to ponownie nasz Sam. Świetnie. Dziewczyny, poczekajcie trochę. Zaraz zmontujemy całą książkę. Sam konstruktor i projektant super samolotu, wie co? Auć! Wow, masz już projekt. Dobra robota. Teraz to skleję, a potem zajrzymy do środka. O, spójrzcie, Wednesday sama udekorowała swoją połowę pokoju. Hej, w takim razie ja zajmę się umeblowaniem połowy i nic. Miło cię widzieć, Wednesday. Pomożesz nam. Jeśli popracujemy razem, będzie znacznie szybciej. Sami, nie masz nic przeciwko, prawda? Nie, ale musicie zapytać mnie, co i jak zrobić. Oczywiście. Zrobimy wszystko pod twoją ścisłą kontrolą. Świetnie, więc bierzmy się do pracy. Czym każdy z was się zajmie? Wybierzcie. Hej, nie pchaj się, teraz moja kolej. Pokaż mi, co jest w tej ręce. O, włosy. To znaczy, że ty i Wednesday zajmiecie się perukami. Zobaczymy, kto będzie miał lepsze pomysły. A ja w międzyczasie przygotuję stroje. Peruki dla Init są gotowe! Hej, Wednesday też ma już kilka fryzur. Oboje spisaliście się świetnie. Teraz moja kolej. Odłożę wszystko na swoje miejsce. Aha, a to idzie tam. Mamy tyle peruk, że już kończy się miejsce. Czy wszyscy są z nami? W takim razie przejdźmy dalej. Możesz próbować, ale mnie nie pokonasz! Przestańcie, mam dla was lepsze zajęcie niż kłótnie. Pamiętacie wyścig łodzi? Kto weźmie w nim udział tym razem? Łodzie już są, ale na razie nie ma uczestników. Wiem! Przeprowadzę moją ekipę! Wybierz, którego chcesz! Moja drużyna i tak wygra! Cierpliwości! Zaczniecie rywalizację, kiedy ruszycie. Oto punkt startowy. Hej, daj mi to! Ja zamierzam zacząć! Kości zostały rzucone. To co robimy dalej? Dzięki! Przepiękne żetony! Na, 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 na. Potrafisz też śpiewać? Wspaniale jest tworzyć, gdy oboje jesteście tak bardzo zaangażowani. Chcecie zobaczyć sztuczkę? Hop! I rodzinka w komplecie! Ja też wam coś pokażę! I gotowe! Jak ci się podoba? Wow, dobra robota, Sami! Czas przejść do następnej strony. Tutaj przykleimy figurki Wednesday i Rosie. Będą się chować w... Zaraz znajdę miejsce ich kryjówki. I oto jest! Notatnik! Pokaż mi to! Może też znajdę coś ciekawego? Proszę bardzo. W tej torebce znajduje się wiele przydatnych rzeczy. Aha. Oto co znalazłem! Lalka antystresowa! No tak, jest i ona! Uwielbiam te lalki. Gotowe. Czas na następne strony. Gdzie one są? Ja wiem gdzie! Popracowałem trochę i je przygotowałem! O, jak miło! A ja przygotowałam kolorowanki. Hej! Nie mogę się oprzeć psikusom, kiedy Su i ja coś tworzymy! O, już zacząłeś kolorować. Super! A teraz mamy jeszcze dwie strony do zrobienia. Muszę koniecznie pochwalić się teraz moimi talentami! Na górze jest miejsce na serduszka. Sami, widziałeś nasze puzzle? Tak, zapakowałam je w piękną kopertę! Świetnie! Skończyliśmy więc naszą książeczkę. No, prawie. Musimy tylko przykleić okładkę. Init i Wednesday już tam na nas czekają. Sami, zawołaj zabawki. Opowiedzmy im historię. Thank you.
proszę, proszę. Sami wszyscy czekamy na tę historię. Już, już, dajcie mi sekundkę. Panie i panowie, pozwólcie, że powiem wam coś niewiarygodnego. Pewnego razu najsłodsza mała dziewczynka dostała się do Nevermore, szkoły pełnej potworów. Upiorne, prawda? Musiała stawić czoła różnym trudnym wyzwaniom i... Hej, co ty tu robisz? Miałaś zostać za kurtyną. Nie do wiary i to tuż za moimi plecami. Finał tej historii był niesamowity. Dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! Suzy, Suzy! Co tam, Sami? Wiele się nauczyłem w Szlamowej Akademii Czarów i Sztuki. Pokazać ci? Nie musisz nawet pytać, no pewnie. Włożę coś do magicznego kapelusza i zamienię w przybór do malowania. Brzmi świetnie. Zacznijmy od pędzelka. Abrakadabra bam, zaklęcie rzuca szlam! Cóż, spójrzmy. Co, folia? To chyba papierki od świeżych pędzelków. Sprytnie, ale ja chciałam pędzelki. Dobrze, spróbuję. Hokus pokus, subskrybokus! I znów nie działa. Nie smuć się, Sami. Możemy malować tymi rzeczami. Chyba żartujesz, prawda? Wcale nie. Chodź ze mną, to ci pokażę. Brzmi ciekawie. Cześć, kochani. Każdy pojemnik zawiera mieszankę farby akrylowej, kleju i wody. Poza tym potrzebujemy płótna. Pospiesz się, Su, jest ciężkie. No to zobaczmy, co knujesz. Najpierw zabezpieczymy stół i przygotujemy bazę obrazu. Nanieśmy białą farbę akrylową na całą powierzchnię płótna. Powstał całkiem ładny wzór. O! Ostrożnie, Sami. Chyba zaczniemy malować za pomocą łańcucha. W końcu znamy już dobrze tę technikę. Jak wiele innych. Jeśli wy lubicie malować i rysować, to witamy na naszym kanale. Ważne, żeby ta warstwa farby była gładka. A teraz w końcu rozpoczniemy proces twórczy. Swoją drogą, czy zgadniecie, co rysuję? O, to zadanie dla zawodowca, jak ja! No, no, no. Żywe kolory, gęsto ułożone linie. Sądząc po kształcie, to będzie jakiś kwiatek. Ciekawe. Sprawdzę w Google. Może przypomina kwiatek, zwłaszcza kiedy robię tak. Ale może zmienisz zdanie, Sami? To niezwykły łańcuch wydarzeń, Su! Czy to znaczy, że się poddajesz? Ostrożnie ułożę łańcuch wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Na całej długości. To będzie super! A potem podciągniemy! Zrób to, Suzy, zrób to! Hurra! Proszę! No proszę. Hipnotyzujące, Su! Fajne, prawda? A oto efekt. Czemu nie zagadałam od razu? Niech mnie czadar. Su, co jeszcze robisz? Cóż, nie myślałeś, że użyj łańcuszka tylko raz, prawda? A teraz ulubiona część, Sami. Kładziemy łańcuch. Nasz paw będzie miał piękny ogon. Ostrożnie. O tak. A teraz ciągnę. Oczywiście, świetny pomysł. Stanę tutaj, aha. I teraz? O, jakie to fajne. Jeszcze trochę, aha. Ach, to wspaniałe. Udało mi się, Suzy. Oczywiście, że tak. Ale brakuje jeszcze jednego piórka. Siup. Dobrze, kończymy ten etap. Obróćmy to. Ach, czytasz mi w myślach. W ten sposób będzie o wiele wygodniej domalować głowę pawia. Przechodzę. Już idę! Posmaruj proszę farbą krawędź płótna. O, na fetę, wiedziałem! O tak? Dobrze, teraz moja kolej, mistrzu. Gotowe! Świetnie, Su! Spokojnie, pięknie! Świetnie! Jeszcze trochę! Bingo! O, co byś by ze mnie zrobiła? Cóż, kochani, nasz paw nie ma jeszcze paru elementów. Ponieważ nie używamy pędzelków... Nie ukłujcie się w palce przy tym etapie! Zanurz łebek szpilki w farbie. Przyda się też coś wąskiego i płaskiego. Tak jest!
łańcucha gotów! Eksperymentujmy dalej! Sami, przestań się wiercić. Przed nami sporo pracy. Przygotowałem, o co prosiłaś. Bardzo ci za to dziękuję. Teraz zamalujmy płótno farbą, zanim zaczniemy. Nigdy nie stosowaliśmy tej konkretnej techniki. Namalujmy więc coś bardzo prostego, na przykład kolorowego motyla. Proszę bardzo. Podoba ci się ten pomysł, Sami? To niesamowite! Ale to ja chcę wybierać kolory skrzydełek! Dalej, panna Susan, proszę pomalować skrzydełka na błękitno! Z radością to zrobię, Monsieur Sam Magnifique! Hop, hop! Kropki? Serio, Su? Przecież to nie biedronka! Zaufaj mi, kiedy skończymy, nie zostanie ani jedna kropka! Lepiej mi powiedz, jaki teraz wybrać kolor. A ty spróbuj zgadnąć! Zaczynam myśleć, że róż w naszych projektach jest jak sygnatura artysty na obrazach. Jeśli projekt ma różowe elementy, to z pewnością dzieło sama. Śmiej się do woli, ale pamiętaj, że marnujesz czas. Włączę przyspieszenie. Nie czas na odpoczynek, Su. Lepiej dodaj trzeci kolor. Zmęczyła mi się dłoń, Sami. Możesz sam to zrobić? Ech, dobrze. Czemu muszę wszystko robić sam, co? Aha, ostrożnie. Najważniejszą zasadą piękna jest to, żeby nie przesadzić. Dziękuję za pomoc. Ej, Su! Teraz ja się tym zajmę. A, dobrze. Jeszcze parę kropel i piękny obraz będzie gotowy. Suzy, przyniosłem parę papierków. Wybierz któryś. Wow, zbierałeś je w całym domu? Cóż, teraz rozumiesz, czemu jest wygodniej, jak obraz się obraca. Wykonuj łagodne ruchy. Od krawędzi do środka. Bez pośpiechu. O tak. Hej, Su! Na serwetce też powstaje oryginalny obrazek. Jasne, ale oczywiście nie tak piękny jak nasz motyl. Zgadzacie się? Dajcie łapkę w górę, żeby wesprzeć Suzy. O, prawie zapomniałam o czymś ważnym. O tułowiu motyla. Widzieliście kiedyś motyla bez tułowia? Jeszcze para czułek. I gotowe. Teraz każdy może cieszyć nim oka. Czy jesteście gotowi na ostatni projekt? Zanim zaczniecie, koniecznie przygotujcie płótno. Pamiętajcie, że tym razem będziemy malować łyżeczką. Rację, Sami. Ale bez farb to się nie uda, więc... Siup! Powiedziałam siup? Sami, kiedy powiedziałam siup, powinieneś był rzucić farbę. O, wybacz. Myślałem o świętach i chyba zasnąłem. To ciekawe. Do świąt jeszcze daleko. Czemu o nich pomyślałeś? Nasz odcinek się kończy, więc posmutniałam i postanowiłam pomyśleć o czymś miłym. Jak prezenty. A kiedy dostaje się ich najwięcej? Tak jest, pod choinkę. To na pewno spodoba ci się nasz obraz. Bo po ptaszku i motylku postanowiłam namalować roślinę, a raczej piękny świąteczny wieniec. To będzie idealny obraz do namalowania łyżką. A teraz damy naszemu wieńcowi trochę objętości. Musisz po prostu dodać jaśniejszy odcień. O, dzięki, Sami. To powinno się udać. Co? Kto to namalował? Sami? Trochę pomogłem. Zrobiłem coś nie tak? Pewnie, że nie. Wszystko wygląda super. Zostało jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Dodajmy naszemu wieńcowi głębi. Domalujemy delikatne gałązeczki tu i tam. Hop! Przepraszam, ale świąteczne wieńce tak nie wyglądają. To znaczy, nie są kolczaste? Nie martw się, Sami, naprawimy to. Ech, trzeba ci ciągle mieć na oku. Przyspieszmy nieco. Raz, dwa, trzy. Od razu lepiej. Hej, Su, święta kojarzą się z jemiołą, jeśli wiesz, o co chodzi. O czym ty mówisz? O, oczywiście. Sami, jesteś genialny. Kochani, musimy dodać czerwone owoce. Och, szkoda, że do świąt tak daleko. Cóż, ludziska, Su namaluje owoce, a potem obejrzymy wszystkie trzy obrazy.
Powinno się udać. Sami znów robisz magiczne sztuczki? Tym razem zobaczysz, panno Susan. Spójrz uważnie na obrazy. Co tam jest? Dobrze, oglądam i widzę arcydzieła. To powinna być iluzja optyczna. Powinnaś zobaczyć pięknego szlamika. O, wybacz. Zostawcie łapkę w górę, jeśli miło wam się z nami malowało. Pa! I subskrybujcie nasz kanał, żeby mnie często oglądać. O, ale super. Mówię ci, on jest najlepszy. Koniecznie, muszę tam iść. Hej, Jamie, zobacz, kogo znalazłam w parku. To pies Rover. To potwór. Najpierw uciekają kobiety i różowy szlak. Czy naprawdę wyglądał aż tak źle? Wiedziałem, że pójście na bal to zły pomysł. Przepraszam, Jamie, mnie po prostu łatwo przestraszyć. Chciałbym tylko dobrze wyglądać na studniówce. Będziesz wyglądał dobrze. Potrzebujemy tylko małej metamorfozy. A może jednak dużej? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak, ten prysznic jest wyjątkowo okropny. Hej, to zabrzmiało niemiło. Myślałem, że mi pomożesz. Oddychaj, Jamie. Obiecaliśmy ci, że przejdziesz metamorfozę i właśnie tak się stanie. Rover, przynieś mi zestaw do metamorfozy. Chwila, co jest? Jesteś w dobrych rękach, Jamie. Wiedziałeś, że ten pies potrafi mówić? I co to jest? Wow, to jest wspaniałe. Tyle tu rzeczy. Zaczynamy. Słyszałeś kiedyś o toniku do twarzy, Jamie? Nie sądzę. O, jakbyś czytał mi w myślach, Rover. Ale z nas dobra drużyna. Co ja mam z tym zrobić? Możesz po prostu spokojnie siedzieć. Rover, teraz twój ruch. Wow, twoje łapki są takie miękkie, Rover. Stosujesz krem nawilżający? To część jego codziennej rutyny. Nie martw się, on wie, no, co robi. No dobra, i co teraz? Teraz czekamy. Nie, w porządku. Nie aż tak długo. Zdejmuj to. Naprawdę mam nadzieję, że to zadziała. O, to niesamowite. Nie rób tego. Weź się w garść, Jamie. Zdejmij je wszystkie naraz. No dobra. O tak. Wow, nie wierzę w to. Tylko na mnie spójrzcie. Wyglądam świetnie, jak model. Jasne, jestem ciekawy, jaki model. Moja skóra nigdy nie wyglądała tak dobrze. Z wyjątkiem tych ciemnych worków pod oczami. Ale to jest Sami, pyszne. Rover, spójrzcie na moje oczy. Co ja mam teraz zrobić? Czy to lody? Są okay. Moje. Zobaczmy. Te są jeszcze lepsze. Rover, kolego, nic ci nie jest. Potrzebujesz czegoś zimnego. Nic mi nie będzie. Idź pomóc Jamie'u. Okej, dobra, Jamie, przestań. Smaczne. Co ty wyprawiasz? Mam inne plany co do tego loda. Weź się w garść i podążaj za mną. No ale ja jestem głodny sam. Masz iść ze mną. No dobra. Potrzebujemy zimnego kompresu na oczy. Czy to mi pomoże? Auć! Nie chodzi mi o tego loda, głuptasie. Zostaw go na razie na talerzu, a ja ci coś przyniosę. Okej. Wydaje mi się, że mam specjalne płatki pod oczy w mojej kosmetyczce. Co? Specjalne płatki pod oczy? Muszę je zobaczyć. Proszę, to zlikwiduje twoje worki pod oczami. Dobra. Zróż je. Och, jestem taki genialny. Nie na oczy, Jamie. Och, rety kotlety. To miłe uczucie. O, ja tylko... Tak, i ja też. No to co z tym lodem? Księcia, żeby cię obudził? Czy ty chcesz zostać tym księciem? Czyli to zadziałało? Wow! Sami, to niesamowite! Hej, a gdzie jest mój lód? O, dlaczego się tak na mnie patrzysz? Sami, czy ty go zjadłeś? Nigdy nie mógłbym tego zrobić. Widziałeś to? Ale zabawne. Czekaj! Rover, myślałem, że nie mogę w to uwierzyć. Wyglądam tak dobrze. To nie ja, przysięgam. Hej, Sam, masz gumę albo miętówkę? Na ten zapach nie pomoże nawet milion miętówek. No to co powinienem zrobić? Coś okropnego, nie czuję się najlepiej. Mam pomysł. Widziałem to gdzieś tutaj. Czy to musiało się stać przed moją ważną randką? Hej, co ty tam robisz? Widzę wiele lepiej. Hej, co to jest, Rover? Co za smrodek? Co? Czy to szczoteczka do zębów? Właśnie tego potrzebuję. Miękkie lądowanie. Nie chciałbym być tą szczoteczką. Będziemy potrzebować jeszcze pasty do zębów. I to jak najwięcej. Dobrze, dobrze. Zrobię jak mówisz. Dobra,
do dzieła. O, tak. Co za dźwięk? Co się dzieje? To trochę dziwne uczucie. To się nazywa masaż twarzy. Ludzie płacą za to duże pieniądze. Czy ja też mogę wypróbować tę maseczkę? Wydaje się świetna. O, no ale miłe uczucie. Mógłbym jej używać codziennie. A teraz po prostu się połóż i daj odpocząć wszystkim mięśniom. Ktoś ustawił mi dotnik na 10 minut? Nie martw się, rower. Będę panował nad czasem. Zasnęliśmy! Ile czasu minęło? Co z naszą metamorfozą? Co jest? Potwory! Przestraszyłeś biednego rowera! Zdejmij tę maskę! Czuję się tak świeżo. Tak, a twoja skóra błyszczy jak diament, albo jak sztabka złota. Co? Co ja teraz zrobię? Widzisz, mówiłem ci, że to łatwo schodzi. Hej, nie wiedziałem, że ci powinienem się spełnia mieć księżyca. Dwie brwi sama. Czy kiedykolwiek chciałeś zaprzyjaźnić się z wilkołakiem? Mamy tutaj jednego. O czym ty mówisz? Moje brwi, rower. Tylko na nie spójrz. Nie widzę tu większego problemu. Właśnie, nie martw się. Mamy tu specjalny krem do depilacji. Śmiało, weź to, panie wilkołaku. To znaczy Jamie. Bardzo zabawne. Dziwne. Dlaczego to się tak pieni? Nie możesz po prostu mi zaufać? Sam, co ty robisz? Sam wszystko robi dobrze. Więc to powinno tak wyglądać? Prawie. Wystarczy dobrze to rozprowadzić. Dzięki, rower. A teraz po prostu mam to zetrzeć. Tak, to bardzo proste. Dobra, do dzieła. Wow, wszystkie zbędne włoski zniknęły. To niesamowite. Mówiłem ci, że to działa. Wyglądasz świetnie. Poczekaj, kolego. Pomogę ci. Przestań. Ej, co ty? O nie, moje włosy zniknęły. Chwila, nigdy ich nie było. No, no i to tak. Właśnie nazywam całkowitą metamorfozą. Czyli piątkę, kolego. O, tak. Nie trzeba. No tak, jak leci, przystojniaku. Co my zrobiliśmy? Stworzyliśmy potwora. Chłopaki, wielkie dzięki za pomoc. Jesteście najlepsi, muszę tylko trochę poprawić włosy. Nie, go ktoś powstrzyma. Tylko troszeczkę. Co ty robisz? Prawie zrujnowałeś całą naszą ciężką pracę. Ale co z moimi włosami? Fakt, wyglądają kiepsko, ale naprawimy to. Ta ostatnia butelka, jaką mamy. Racja, więc używaj go mądrze, okej? Nieważne, do kogo ja to mówię. No to do dzieła. Muszę sprawdzić efekt. O, wow. Teraz jestem w pełni gotowy na spotkanie z moją studniówkową partnerką. No hej. Tylko nie daj się zbytnio ponieść. Dzwonek do drzwi. Już przyszła. Cześć, Jamie, to ja. Wow, jesteś taki przystojny. W końcu się spotkaliśmy. No cóż, kto by się spodziewał? Powinniśmy byli przygotować dwa zestawy do metamorfozy. No dobrze, przyjaciele, dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia wkrótce.